Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 ze zmianami oraz na podstawie paragrafu 33 ust. 1 statutu Rady Gminy Sieroszewice z dnia 15 października 2018 roku, a także zgodnie z artykułem 15 ZZX ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 374 ze zmianami, otwieram 22 sesję Rady Gminy Sieroszewice. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, sesja Rady Gminy Sieroszewice odbywa się online w trybie zdalnym. Uprzejmie informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1c ustawy o samorządzie gminnym Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie, to jest za pośrednictwem YouTube na kanale Gmina Sieroszewice. Administratorem Państwa danych osobowych jest wójt Gminy Sieroszewice. Informuję, że obowiązek informacyjny obrad Rady Gminy dostępny jest na stronie internetowej gminy. Szanowni Państwo, chciałbym Państwa prosić na chwileczkę o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego w ostatnich dniach wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego, wieloletniego radnego, który radnym został na początku powstania powiatu, świętej pamięci radnego Grzegorza Finkę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo radni, jeśli chodzi o głosowanie w systemie zdalnym, pozwolę sobie powtórzyć, że w trakcie głosowania będę wyczytywał nazwiska Państwa radnych w kolejności alfabetycznej. Państwo radni słownie za pośrednictwem systemu wideokonferencyjnego oddacie swoje głosy na daną uchwałę. W tym samym czasie pracownik Biura Rady odnotuje głosy oddane przez poszczególnych radnych poprzez użycie odpowiednich przycisków na poszczególnych imiennych terminalach do głosowania. Procedura ta gwarantuje pełną jawność i czytelność oddawanych przez Państwa głosów. Podczas głosowania wszyscy uczestnicy wideokonferencji oraz oglądający transmisję obrad mogą usłyszeć jednoznaczne stanowiska każdego z Państwa radnych, a po jego zakończeniu wszyscy zainteresowani zobaczyć mogą wyniki na swoich ekranach, również w formie imiennej. W celu stwierdzenia prawomocności obrad proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności. Pan Wojciech Andrzejewski. Jestem. Dziękuję. Ja jestem. Pani Bernadetta Biała. Jestem. Dziękuję. Pan Andrzej Chwiłkowski. Jestem. Dziękuję. Pani Krystyna Kojz-Jaźwiec. Jestem. Dziękuję. Pani Renata Koziołek. Już się robię. Pani Teresa Lemierz. Pani Tereso. Dziękuję bardzo. Halo. Pan Szymon Lis. Pani Klaudia Mizera-Lis. Jestem. Dziękuję. Pan Paweł Mrugalski. Jestem. Dziękuję. Pani Wiesława Smułka. Jestem. Dziękuję. Pan Przemysław Wilgocki. Jestem. Dziękuję. Pan Tadeusz Zetylny. Jestem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że w 22 sesji Rady Gminy Sieroszewice uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Na początku 22. sesji Rady Gminy chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich Państwa. W szczególności witam wójta gminy Sieroszewice, pana Anatola Piaskowskiego. Dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie zastępcę wójta, pana Bartosza Kubicę. Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa radnych. Witam sekretarza gminy, panią Mirosławę Busza. Witam skarbnik gminy, panią Karolinę Kałużną. Również bardzo serdecznie witam pana mecenasa Jarosława Cegłę. Oraz bardzo serdecznie witam wszystkich oglądających dzisiejszą sesję naszej Rady. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. Przedstawienie porządku obrad. Porządek obrad otrzymaliście Państwo radni drogą elektroniczną wraz z materiałami sesyjnymi. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść jakieś zmiany do zaproponowanego przeze mnie porządku dzisiejszej sesji? Jeżeli nie, to ja jedną zmianę chciałbym wnieść, tak jak to miało miejsce na komisji. Chciałbym prosić o wykreślenie z porządku obrad w punkcie 7 pod punktu N. To jest uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy miejscowości Psary. Uchwałę tą, szanowni Państwo, podejmiemy na kolejnej sesji. Czy jeszcze jakieś propozycje są z Państwa strony? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad z wykreśleniem proponowanego przeze mnie podpunktu w punkcie 7? Pan Wojciech Andrzejewski? Jestem za. Dziękuję. Ja również jestem za. Pani Bernadeta Biała? Jestem za. Dziękuję. Pan Andrzej Siłkowski? Jestem za. Dziękuję. Pani Krystyna Kojz-Jaźwiec? Jestem za. Dziękuję. Pani Teresa Lemierz? Jestem za. Pani Renata Koziołek się pojawiła. Pani Renato? Pani Renato, czy my się słyszymy? To może za chwilkę spróbuję. Pan Szymon Lis? Jestem za. Pani Klaudia Mizeralis? Jestem za. Pan Paweł Mrugalski? Jestem za. Pani Wiesława Smułka? Jestem za. Pan Przemysław Wilgocki? Jestem za. Pan Tadeusz Zatylny? Jestem za. Pani Renato, głosujemy w tej chwili porządek obrad. Czy pani mnie słyszy? Chyba jeszcze mamy problem z połączeniem. Pani Renato, czy my się słyszymy? Chyba mamy problem z połączeniem, to zakończymy głosowanie porządku obrad dzisiejszej sesji i przejdziemy w dalszej kolejności do kolejnych punktów. Szanowni Państwo, w głosowaniu brało udział 12 radnych. Wszyscy Państwo radni byli za przyjęciem proponowanego przeze mnie porządku dzisiejszej sesji. Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest punkt 4. Przyjęcie protokołu z 21. sesji Rady Gminy Sieroszewice. Protokół ten otrzymaliście również Państwo radni wraz z materiałami sesyjnymi. Osobiście zapoznałem się z protokołem. Ze swojej strony nie wnoszę żadnych zastrzeżeń czy nieprawidłowości. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś zastrzeżenia do tego protokołu? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 21. sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 3 lutego 2021 roku online w trybie zdalnym? Pan Wojciech Andrzejewski? Jestem za. Dziękuję. Ja jestem za. Pani radna Bernadeta Biała? Jestem za. Pan radny Andrzej Kiłkowski? Jestem za. Pani radna Krystyna Kojz-Jaźwiec? Jestem za. Dziękuję. Pani radna Teresa Lemierz? Za. Dziękuję. Pani radna Renata Koziołek? Jestem za. Dziękuję.
Pan radny Szymon Lis. Pani, dziękuję. Pani radna Klaudia Mizera-Lis. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję. I pan radny Tadeusz Zatylny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 13 radnych. Wszyscy państwo radni byli za przyjęciem protokołu z 21 sesji Rady Gminy Sieroszczewice. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 5. Informacja przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym. Informację przewodniczącego otrzymaliście również państwo radni drogą elektroniczną. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania do otrzymanej informacji? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym. Również sprawozdanie to otrzymaliście państwo radni drogą mailową. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania do pana wójta, jeśli chodzi o to sprawozdanie? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy, szanowni państwo, do punktu 7. Podpunkt 1. Podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała to jest uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. I może poproszę panią skarbnik albo pana wójta o zreferowanie tej uchwały. Już pani skarbnik podchodzi, już zreferuje. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Uchwalę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Zwiększamy dochody budżetowe o 167 070 zł i 49 groszy. Wydatki o 886 650 zł i 28 groszy. Oraz przychody o nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 299 604 zł i 71 groszy. Wprowadzamy również pozostałą kwotę wolnych środków w kwocie 419 975 zł i 8 groszy. Podstawą zmian w budżecie są także przyznanie dopłaty do odszkodowania przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń w wysokości 142 414 zł i 99 groszy. Dotyczy to uszkodzonego budynku pałacu w wyniku pożaru w Sieroszewicach. Zwiększamy również dochody i wydatki budżetowe w publicznym przedszkolu w Latowicach o 1450 zł, również w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie na skutek zalania jadalni w przedszkolu. Zwiększamy również plan dotacji celowej o 31 557 zł i 50 groszy z przeznaczeniem na realizację programu posiłek w szkole i w domu. Szkoła podstawowa w Strzyżewie zwiększa również swoje dochody i wydatki o kwotę 5 zł w związku z otrzymanym środków z tytułu sprzedaży makulatury. Otrzymaliśmy również pismo z Ministerstwa Finansów informujące o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. W tym piśmie otrzymaliśmy informację, że została nam zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej o 18 131 zł. Wprowadzamy nadwyżkę z lat ubiegłych oraz pozostałą kwotę wolnych środków, którą przeznaczamy na pokrycie różnicy powstałej w wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej, na wynagrodzenia dla nauczycieli jest to 500 tysięcy oraz na energię i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej 201 448 zł i 79 groszy. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej w Latowicach drugi etap, zmniejszamy zaplanowane środki własne na to zadanie o 994 842 zł i 9 groszy do kwoty 2 5 157 91 groszy. Inwestycja ta teraz finansowana będzie w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaoszczędzone w ten sposób środki oraz przyznane dodatkowe odszkodowanie za pożar pałacu przeznaczamy na koszty uzyskania dodatkowego odszkodowania, czyli na wynagrodzenie dla kancelarii 42 724 zł i 50 groszy,
na wymianę pieców centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy 60 tysięcy złotych, dotację celową na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego 50 tysięcy, dotację celową dla Gminnego Zakładu Komunalnego na budowę odcinków sieci wodociągowych 89 tysięcy, dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 85 tysięcy, poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Bianki 38 tysięcy, przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Sieroszewicach, ulica Wiśniowa, trzeci etap 280 tysięcy, zakup i montaż kontenera na Orlik w Wielowsi 115 tysięcy, dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Komunalnego dotyczące zimowego utrzymania dróg 11 tysięcy, zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sieroszewice 50 tysięcy złotych, dotacje celowo dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach na budowę budynku biblioteki w Szyżewie 180 tysięcy, wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg 101 532 zł i 58 groszy oraz na dotację celową na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 35 tysięcy. Gmina otrzymała również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4200 zł, które przeznaczamy na transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz na organizację punktu informacji telefonicznej 1500 zł oraz na realizację programu Wspieraj Seniora 2700 zł. Zwiększamy również plan dochodów o kwotę 5574 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Planuje się dotacje na prace konserwatorskie dla parafii polsko-katolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski w Szczyrzewie w wysokości 20 tysięcy złotych, zmniejszając drugostronnie wydatki w rozdziale 921-20. W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowej zwiększa się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach o 100 tysięcy złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Uchwałą Zebrania Miejskiego Wsi Szyżew dokonano zmian w podziale środków Funduszu Sołeckiego tego sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7. Ponadto dokonujemy przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami po stronie wydatków w celu racjonalnego wykonania budżetu. Na wczorajszym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowana została autopoprawka do budżetu, która polega na tym, że w dziale 600, rozdział 616, drogi publiczne gminne, paragraf 4270, zakup usług remontowych, kwotę zwiększenia 50 tysięcy zastępujemy kwotą 19 850. Natomiast wprowadzamy w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 750-22 Rady Gminy, paragraf 30-30 różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 15 300 oraz rozdział 750-95 pozostała działalność, paragraf 30-30 również różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększamy o 14 850 zł. To tyle jeśli chodzi o zmiany w budżecie. Nie wiem czy mam od razu przejść również bardzo do... proszę, można od razu jeśli chodzi o wieloletnie prognozy, tak? W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się zmian w uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, zwiększając dochody budżetowe, wydatki budżetowe zgodnie z uchwałą budżetową. Wprowadzamy nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 299 604,71 zł oraz pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 419 975 zł i 8 groszy. Deficyt budżetu w kwocie 3 170 604,71 groszy zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 378 682,83 zł oraz nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 299 604 zł i 71 groszy. Również z wolnych środków w wysokości 492 317 zł i 17 groszy. Spłata kredytów w roku bieżącym nastąpi z wolnych środków
wysokości 1 435 500. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzamy zadanie przebudowa drogi powiatowej nr 5311 PRO Soszyca Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5703 PF miejscowości Rososzyca ulica Kaliska do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w miejscowości Wielowieś na odcinku o długości około 6200 metrów. Jest to zadanie na lata 2021-2022. Limit w roku bieżącym to 500 tysięcy. Limit na rok 2022 również 500 tysięcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani skarbnik za przedstawienie uchwały budżetowej oraz zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy Sieroszewice. Otwieram dyskusję i tutaj wiem, że wpłynął wniosek od pana radnego Wojciecha Andrzejewskiego i może od tego wniosku zaczęlibyśmy tą dyskusję. Także bardzo proszę. Zwracam się z prośbą do przewodniczącego Rady Gminy o przeniesienie zmiany w budżecie, projektu budżetu o kwotę 650 tysięcy złotych z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową. 100 tysięcy, 150 tysięcy z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze gminnej ulica Łąkowa w Rostoszycy, 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na remont sali wiejskiej w Westrzy, 150 tysięcy z przeznaczeniem na wymianę i postawienie nowych punktów świetlnych w Sieroszewicach, Rostoszycy, Ooboku, Wielowsi, Masanowie, Zamościu, Carach, Krzyżewie, Parczewie, Westrzy, 150 tysięcy z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów w budynkach oświatowych. Jako źródło finansowania wskazuje zmniejszenie kwoty przeznaczonej na spłatę kredytu ujętej w projekcie budżetu w wysokości 1 435 500 i pomniejszenie jej o kwotę 650 tysięcy. To w związku z tym proponuje spłatę kredytu w wysokości 785 500. Skąd się wzięły takie akurat propozycje moich tam tych kwot i na co? A otóż to mogę się odnieść od razu, 100 tysięcy na straż. Dlaczego? Chodzi o to tu głównie na przekazanie na przeszkolenie strażaków z kwalifikowanej pierwszej pomocy, gdyż coraz częściej strażacy są dysponowani do nagłych zatrzymań krążenia. Mieliśmy taki niedawno przypadek w Oboku. Kwota około 50 tysięcy na to będzie potrzebna, żeby przeszkolić jakieś 40-45 strażaków na 10 jednostek samochodowych, które mamy, które mają wyposażenie z torbą medyczną, to przypada jakieś 4,5 osoby. Drugą część chciałbym przeznaczyć na doposażenie właśnie straży z tytułu walczymy z COVID-em, można powiedzieć, do wszystkiego jesteśmy wykorzystywani, jako strażacy też mówię, bo jestem też strażakiem. Na tą chwilę z rządu otrzymają jednostki, które się zgłosiły do pracy z usuwaniem skutków COVID, czy tam pomaganie, czy dowozy, czy do znaczenia ulotek, około 5 tysięcy złotych. Natomiast lista, którą zaproponowało MSW na ten sprzęt, jest bardzo krótka i sprzęt, który na niej jest, jest bardzo drogi. No i za 5 tysięcy można kupić ewentualnie jeden mundur i dwie buty. Także jakby było dofinansowanie jeszcze z budżetu gminy na ten cel o drugą taką kwotę, myślę, że byłoby dobrze. Ulica Łąkowa w Rososzycy, no tam ruch będzie z roku narastał i ta kwota 150 tysięcy pozwoli na rozpoczęcie jakiejś inwestycji chodnikowej, żeby mieszkańcy byli bezpieczniejsi. Oczywiście o swojej wiosce nie mogę zapomnieć. Remont sali, który mamy przeznaczony z Funduszu Sołeckiego też na remont łazienek. Niestety remont łazienek u nas się wiąże z grubszym remontem. Wiem, że nasza wioska została podana jako do programu wiosek popegeerowskich, gdzie można dostać dotację, ale to jest, można powiedzieć, takie dzielenie skóry na niedźwiedziu, bo nie wiadomo, czy ta dotacja będzie. Dlatego na taki pierwszy etap chciałbym, żeby zostało zabezpieczone 100 tysięcy złotych na projekt i pierwszy etap prac. Oświetlenie uliczne. Bardzo moim zdaniem tutaj jest ten bolączka każdej miejscowości, bo najciemniej zawsze jest tam, gdzie nie ma chodników. I tam ostatnio sobie pozwoliłem w niedzielę, zwiedziłem prawie całą gminę, przejeżdżając
wieczorem, sprawdzając punkty świetlne na terenie naszej gminy przy drogach gminnych, powiatowych. No są duże braki. Myślę, że 150 tysięcy pozwoli zapobiec jakiejś części i uzupełnić te braki. No i oświata. Zawsze w oświacie nigdy nie za mało pieniędzy, tym bardziej teraz subwencja została obcięta. Czeka nas wymiana piecy w szkole podstawowej w Sieroszewicach, z tego co wójt nam przedstawiał, także myślę, że można tutaj nie iść w uparte i spłacać nagle cały kredyt i jak najszybciej się go pozbyć, rozbić to troszeczkę, spłacić mniej, rozbić w czasie, a sytuacja, która jest covidowa, pozwoli nam na to, bo gdyż można wystąpić do banku o pomniejszenie raty spłaty kredytu lub jej przesunięcie, nawet zniwelowanie do zera. Takie informacje też po prostu uzyskałem, żeby nie być gołosłowny, także to jest moja propozycja, poddaję ją pod dyskusję, także słucham Państwa, co mają Państwo do zaoferowania. Dziękuję bardzo Panu Radnemu za przedstawienie swojego wniosku. Otwieram dyskusję. Nie wiem, może na początku Pan Wójt by się w tym temacie odniósł. Jakie są możliwości ewentualnego uwzględnienia wniosku Pana Radnego Andrzejewskiego, czyli zmniejszenia tej raty kredytowej? Jak to wygląda, jak to wygląda umowa z bankiem? Czy mamy możliwość faktycznie, to jak Pan Radny Andrzejewski mówi, pomniejszenia tej kwoty o te 650 tysięcy? Czy są takie możliwości, czy możemy ten wniosek po prostu przeanalizować i ewentualnie poddać pod głosowanie? No i może tu od Pana Wójta zacznę. Chciałbym od Pana Wójta takie informacje uzyskać, bo tu Pan Wójt będzie najbardziej kompetentny, żeby w tym temacie odpowiedzieć, jeżeli chodzi o ten kredyt. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu za głos. Ja może zacznę od zadania pytania, czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś wnioski i pomysły ewentualnie, to może kompleksowo bym się odniósł do tego. Bo okazuje się, mówię to troszkę z przekąsem, że przyszłościowo muszę z Panem Przewodniczącym porozmawiać, czy jest zasadność w dobie pandemii organizowanie komisji w ogóle, bo jeżeli takie wnioski wpływają 5 minut przed sesją, no to trudno się do nich będzie odnieść, aczkolwiek co do tego wniosku akurat większego problemu nie będzie, bo może przytoczę taką drogę, w jaki sposób uzyskuje się kredyt. Najpierw potrzebna jest zgoda Rady. Jeżeli ta zgoda Rady poprzez podjęcie konkretnej uchwały jest uzyskana, to urząd musi się zwrócić do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie takiego kredytu. Regionalna Izba Obrachunkowa musi wziąć pod uwagę możliwości finansowe gminy, czy jest możliwa w ogóle spłata takiego kredytu. Jeżeli taka opinia jest pozytywna, wtedy negocjujemy umowę i podpisujemy umowę z bankiem. Jak wiadomo, w tej umowie jest zawarty harmonogram spłat ratalnych. I to w tej chwili po prostu jest niemożliwe. Ja bym nawet nie chciał za dużo odnosić się do tych propozycji przedstawionych przez Pana Radnego. Aczkolwiek mogę częściowo, ponieważ na razie środki, które mamy przeznaczone na ochronę, na bezpieczeństwo, na przeciwpożarową, w tym są wystarczające i nawet mówiąc o przeszkoleniu koniecznej liczby strażaków, która zabezpieczy w odpowiedni sposób naszą gminę. Natomiast jeśli chodzi o budowę chodnika przy ulicy Łąkowej w Rososzycy, tam już jest zrobiony projekt i kosztorys. To jest kwota 270 tysięcy, a nie 150. Ale etapami można budować. Do reszty nie będę się odnosił. Nie słyszę Pana Wójta. I dołożenie kolejnych punktów świetnych realizujemy. A jeżeli chodzi o odniesienie się do wykonania niezbędnych remontów w sferze oświatowej, no to no niestety ubolewam nad tym, że Pan Radny nie był obecny na bardzo merytorycznej komisji, która była z końcem lutego organizowana i było tam przekazane przeze mnie bardzo wiele istotnych informacji, nie tylko o oświacie, ale o całości stanu
budżetowego naszej gminy. Ja po prostu mogę to w tej chwili skomentować w ten sposób, że jeżeli Państwo radni podjęliby uchwałę czy głosowanie wniosku za, no to mnie zmusicie do w jakiś sposób złamania czy zerwania tej umowy, co może się wiązać z tym, z dużymi perturbacjami. To jest po prostu niemożliwe w tej chwili. Jeżeli Pan Radny wskaże inne źródło finansowania, to uważam za zasadne głosowanie tego wniosku. Jeżeli nie, to nie. Musicie Państwo Radni mieć pełną tego świadomość. Dziękuję. Mogę? Dwa słowa? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Radny Paweł Mrugalski. Ja chciałem tylko dopowiedzieć do tego, co powiedział Pan Wójt, że jeżeli nawet zrobilibyśmy taki krok, że walczymy o te pieniądze, czy tam zmniejszamy ratę, no to to już jest duża decyzja. I jeżeli byłoby te 650 tysięcy i jeżeli nawet byłby na przykład za tym, żeby o te 650 tysięcy czy jakąkolwiek kwotę zmniejszyć ratę, to jest jedna decyzja, a druga osobna decyzja jest na to, na co te pieniądze wydać, więc tu niekoniecznie musiałbym się z Panem Andrzejewskim zgadzać, więc na komisji trzeba by spróbować poszukać jakiejś możliwości, żeby tą ratę ewentualnie zmniejszyć, co jak słyszymy jest niemożliwe, a zupełnie innym tematem jest podział wtedy, jeżeli udałoby się takie pieniądze zdobyć. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, czy ja mogę zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Radny Tadeusz Zatulny. Jestem troszkę zdziwiony postawą Pana Wójtka, ale po prostu no, wczoraj spotkaliśmy się na komisji, no, mówiliśmy o różnych sprawach, nic takiego nie padło. No, troszeczkę mnie to zaszokowało w tej chwili. Jakieś są nowe pomysły na to. No, ja myślę, że to trzeba na spokojnie przedyskutować wcześniej przed sesją, niż po prostu tutaj na samej sesji, no, bo troszeczkę jestem zaskoczony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pan Radny Wojciech Andrzejewski. Ale Panie Wójcie, jest możliwość wystąpienia do banku o propozycję ugody i zmniejszenia raty kredytu, nie iść zapartej na siłę spłacać cały kredyt, gdyż sytuacja, mówię, pandemiczna pozwala na to, abyśmy zyskali środki. Jeżeli te punkty są dla radnych nie do przyjęcia, to ja nie muszę ich ciągnąć w ten, ale o pomniejszenie raty spłaty kredytu, wtedy będziemy rok dłużej spłacać, ale wykonamy więcej i mniejszych inwestycji. Dlatego ja nadal swój wniosek będę podtrzymał. Może ja dam swoje propozycje, co ja uważam za stosowne, co by należało zrobić. Mam takie prawo, z którego korzystam. I sesja też jest od tego, że wnioski mogę składać na sesji, nie muszę całkiem obawiać tego na komisji. Po prostu po komisji mi urodziło się takie coś, bo to po prostu no, nie wójt przedstawiając nam na komisji, on na nic nie miał pieniędzy, no to ja mu po prostu postarałem się i tak powiem, troszeczkę przysiadłem. No i parę złotych by się znalazło. No, może dla mnie nie parę, bo to jest prawie ponad pół miliona, a kredyt o rok dłużej będziemy spłacać. No, są takie możliwości, z których proponowałbym skorzystać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby się odnieść? Czy proszę, ja mogę zabrać? Bardzo proszę, ale pierwsza tu Pani radna, Pani radna Renata Koziołek, także bardzo proszę Pani Renato, udzielam głosu. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze tak dla uściślenia takie pytanie, bo rozumiem, że dzisiaj Pan Radny złożył wniosek, którego wcale nie musimy dzisiaj głosować, bo jest to zmiana w WPF-ie też na pewno, więc możemy ewentualne jego propozycje, zarówno jakby późniejszej spłaty kredytu, jakby podziału tych środków, omówić na komisji i odnieść się do nich w przyszłości. Czy dobrze rozumiem? Bardzo proszę, Panie Wójcie, czy może to pytanie, na to pytanie Pan Wójt by odpowiedział, czy jest taka możliwość? Oczywiście, ja uważam za bardzo rozsądny głos Pani Radnej, dlatego że no, trudno głosować coś, co nie jest przedyskutowane. Ja przekazałem minimum informacji, która jest bardzo istotna, że to źródło finansowania jest niemożliwe do wykorzystania. Może do następnej komisji Pan Radny wskaże inne źródło finansowania. I jestem pewny wręcz, że gdyby Państwo Radni podjęli taką uchwałę, to Regionalna Izba Obrachunkowa uchyli tą uchwałę. Natomiast jeżeli mam się odnieść do takiego sposobu proponowanego przez Pana Radnego zarządzania gminą, to kojarzy mi się nie z innym słowem, jak jakąś taką fluktuacją, która
jest brakiem totalnym jakichś tendencji, tylko zażegnywania jakichś pożarów, mówiąc językiem strażackim, tu i teraz i spełniania swoich oczekiwań, tych, o których też wczoraj mówiłem, czyli tych lokalnych takich, chociaż pan radny we wniosku pisze także o innych miejscowościach. Także ja bym... Jestem radnym gminy. Ja tak oczywiście nie kwestionuję tego. Ja bym bardzo prosił, żeby jednak patrzeć długofalowo na zarządzanie gminą i nie odwlekać takich rzeczy jak spłatę kredytu, ponieważ my celowo tak staramy się konstruować budżet, państwu go proponować, aby jak najszybciej spłacić te kredyty, żeby poprawiły się nam wskaźniki, żeby kolejny kredyt nie był na takie rzeczy, o których mówiliśmy, nie chcę użyć słowa mniej istotne, bo to niedobre słowo, ale jednak te priorytety musimy określać. Jeżeli mówimy o kredycie, to musimy mówić o czym? O budowie sali gimnastycznej w Rososzycy. Musimy mówić o przedszkolu czy żłobku, a nie zabezpieczeniu takich, tego typu potrzeb proponowanych w tym wniosku, bo takie potrzeby my musimy ujmować w projekcie budżetu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Ktoś z państwa, bardzo proszę pana Nardziejewski. Ja swój wniosek nadal będę się upierał przy tym swoim wniosku, ale już w innej formie może. Ja poproszę, aby może do kolejnej sesji wójt wystąpił do banku o jaka jest możliwość spłaty mniejszej raty kredytu i przesunięcia w czasie spłaty kredytu. Ja nie mówię, że nie jestem za spłacaniem kredytu, bo kredyty trzeba płacić, wiadomo, musi być tego, ale mniejsza spłata kredytu pozwoli na inwestowanie tych drobniejszych, na inwestycje drobniejsze, które bardziej, te drobniejsze inwestycje bardziej dotykają danego mieszkańca gminy. I to jest ważne, że dany mieszkaniec, jak będzie założona ta dodatkowa lampa, ten chodnik, bardziej to odczuje niż cokolwiek innego. Przewodniczący, mogę mieć prośbę? Tak, panie przewodniczący, ja bym bardzo prosił pana radnego Andrzejewskiego, żeby na piśmie sformułował oczekiwania w stosunku do mnie, jeśli chodzi o zapytania kierowane do banku, dlatego że no, chciałbym, żeby to było konkretnie doprecyzowane, tak żebyśmy wiedzieli, o co pytać bank. Także bardzo proszę o pisemne złożenie tego wniosku. Do... Nie ma problemu. Dziękuję bardzo. Pani Radna Mizerali się zgłaszała, także tak. Udzielam głosu. Tak, tylko chciałam spytać, czy mnie słychać. Tak, pani Klaudio, słychać pani. Ja chciałam powiedzieć, że jednak bardzo dobrze, że ta komisja odbywa się dzień wcześniej. Prosilibyśmy pani wójcie, żeby tak było cały czas, ponieważ no wiele rzeczy po prostu, kiedy wracamy z komisji do domu, daje nam do myślenia. Ja nie chciałabym teraz się tutaj ustosunkowywać do tego wniosku pana Wojtka, ale chciałabym spytać, czy ta kwota na bibliotekę dostrzeżewa, czy ona musi być taka wielka, czy nie da się tam czegoś ująć, żeby przeznaczyć na coś innego? To jest moje pytanie i to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to prawdopodobnie pytanie do pana wójta, także może pan wójt się odniesie, bo to mówimy o kwocie 180 tysięcy, o ile dobrze pamiętam. I pan, tak jak pan wójt wcześniej wspominał, zebranie wiejskie w Szyżewie podjęło również uchwałę o przekazaniu 20 tysięcy złotych, z tego co pamiętam, na tą bibliotekę. Może pan wójt by się ustosunkował co do tej kwoty. Oczywiście. Szanowna pani Klaudio, oczywiście my tych kwot no, nie wymyślamy sobie i bierzemy pod uwagę projekty i kosztorysy, które są też sporządzane na naszą potrzebę i na potrzebę ogłaszania przetargów. Także właśnie taka kwota bardzo zbliżona do 200 tysięcy zgodnie z kosztorysem ostatniego etapu budowy tego obiektu jest tam zawarta i wyniknęła z tego kosztorysu. I tak jak pan przewodniczący przed chwilą powiedział, ta kwota 180 tysięcy plus kwota 20 tysięcy zaplanowana przez miejscowość Strzyżew w Funduszu Sołeckim dałaby gwarancję tego, że możemy ogłosić przetarg na ostatni etap budowy tego obiektu. Dziękuję bardzo.
To ja może ze swojej strony też bym chciał, tam pokuszę się o krótki komentarz. Ja jak najbardziej tu uważam, że tutaj te inwestycje, które pan radny Andrzejewski wskazuje, są zasadne, są na pewno inne, jeszcze inne miejscowości, na pewno by się dużo tych przedsięwzięć czy inwestycji znalazło. Myślę, że no dyskusja jak najbardziej słuszna, natomiast no może można byłoby to na komisji wcześniej przedyskutować, jakieś ewentualnie wypracować zdanie, no teraz trudno. Nie wiem, czy pan radny Andrzejewski, bo tu pan mówił wcześniej, podtrzymuje, czy ten wniosek byłby wycofany ewentualnie do dyskusji, a prośba tutaj, tak jak pana wójta, o skierowanie do pana wójta pisma a propos prośby do banku o zmniejszenie raty, o możliwość, o informację dotyczącej możliwości zmniejszenia tej raty kredytu. Nie wiem, w jakiej formie to zostawiamy, panie radny. Bardzo proszę, pan radny. Ja powiem tak, że podejmując, znaczy choćby ten dzisiaj wniosek, ja widzę, że on tak i tak upadnie, chociaż go poddamy pod głosowanie, to nic nie da. A z drugiej strony powiem tak, że to ja wystąpię do wójta, żeby on wystąpił do banku po prostu o możliwości zmniejszenia, wydłużenia spłat kredytu. Tylko że podejmując dzisiejszą uchwałę budżetową, automatycznie te pieniądze zostaną przekazane na spłatę kredytu i one będą już nie do ruszenia. Także ja swój wniosek wycofuję, nie będę się tutaj boksował ani nic, a ten do wójta pisemny skieruję na prośbę wójta, tak skieruję, jak tak wójt sobie życzy. Dziękuję bardzo. To ja mam jeszcze pytanie do pana wójta, czy to do pani skarbnik, jak to... Halo? Tak. Halo? Do pana wójta, ale czy do pani skarbnik, pytanie techniczne, jak wygląda spłata tego kredytu, czy to są raty miesięczne, czy to jest jednorazowa, w którym momencie ta rata jest spłacana, o taką informację bym poprosił. Jeżeli mogę odpowiedzieć, to kwartalne raty spłacamy, jeśli chodzi o tą całą roczną kwotę przypadającą na dany rok budżetowy. Natomiast jeszcze uzupełnię dla państwa radnych swoją wypowiedź taką dość istotną informacją, że nawet jeżeli ja po piśmie pana radnego zwrócę się do banku o możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu i uzyskam pozytywną odpowiedź, to państwo musicie uchwałą podjąć decyzję, czy chcecie to zmienić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Ja jeszcze słóweczko mogłabym? Bardzo proszę, pani radna Klaudia Mizeralis. Jeśli coś miałabym powiedzieć do tego wniosku, który tutaj złożył pan Andrzejewski, to ja po prostu jestem tylko na tyle zaskoczona, bo nie ukrywam, że od wczoraj wiem o tym, że taki wniosek po prostu będzie. Ale jestem zaskoczona, że tutaj zachodzą przesunięcia właśnie na poziomie kredytu. Myślałam, że będziemy tutaj mówili o tych finansach, które już są w tej tabeli, w tych 13 punktach. I myślałam, że po prostu na podstawie tych 13 punktów i tych kwot z tych 13 punktów, że to będą takie przesunięcia właśnie z tych pieniędzy, a nie, że to będą, że to będzie brane z kredytu. No rozumiem, dobrze. Pan radny Wojciech Andrzejewski, bardzo proszę. Ale to nie mogło być brane z tej tabeli, bo ta tabela jest równie ważna i potrzebna. To po prostu pieniądze z kredytu to są pieniądze po prostu, które są przeznaczone na ten kredyt i one nie mają, jakby się udało używać, zmniejszyć spłatę kredytu, po prostu mamy więcej środków na takie drobniejsze inwestycje, czyli tak jak przedstawiłem między innymi w tym piśmie, mogą być inne, to przecież jak uda się zmniejszyć ratę kredytu, te pieniądze wejdą w wolne środki i to państwo radni będą mogli wtedy zagłosować, na co konkretnie będziemy mogli przekazać, czy to na te oświetlenie, czy na ten chodnik. Nie widzę problemu, ale myślę, że to jest dobry rok dłużej spłacać kredyt, a nie blokować tych drobnych i damy radę. Nasza gmina dźwignie, nie jesteśmy w jakimś dołku, czy gdzieś tam. Jak będzie trzeba następny kredyt wziąć, myślę, że też podołamy. Ale to już to państwa decyzja będzie należała na kolejnych sesjach.
Tak, panie Wojtku, ale to jest taka poważniejsza sprawa i wydaje mi się tak po prostu nagle, no nie da się tak zdecydować o tym. No i ja nie każę pani dzisiaj głosować tego, także ja mówię, że ja wniosek wycofuję, skieruję pismo do wójta i wójt nam przedstawi na kolejnej sesji, czy na za dwie sesje, to zależy jak tam dostanie odpowiedź z banku. Mam nadzieję, że dzięki uda się coś zrobić, a przy tej okazji moje mieszkańcy odczują. Dziękuję. Bardzo, czy jeszcze ktoś z państwa radnych w tym temacie? Czyli tak, ja przyjmuję, że pan radny Wojtek Andrzejewski wycofuje wniosek, skieruje pismo do pana wójta w tym temacie, tak jak się tutaj umówiliśmy. Pan wójt po otrzymaniu informacji z banku przedstawi nam, jak to wygląda i ewentualnie wtedy będziemy mogli podjąć uchwałę, czy będziemy chcieli korzystać z tego, powiedzmy, z tej części niespłaconej kredytu, bo dzisiaj jest 30, także jutro pewnie, tak jak pan mówi, kwartalnie spłacamy, także pierwszą ratę jutro trzeba będzie 1/4 spłacić. Zostanie się prawdopodobnie tam około 1 000 000 złotych. Po otrzymaniu informacji przyjmujemy, że pan wójt nam przedstawi, czy jest taka możliwość. Jeżeli tak, no to tak jak pan wójt tutaj wcześniej wspomniał, no będziemy musieli podjąć uchwałę, czy będziemy z tych środków korzystać. Ja to tak na chwilę obecną przyjmuję. Przepraszam, czy jeszcze mogę powiedzieć takie pytanie? Ja rozumiem, że jeśli ten kredyt nie byłby przedłużony, to do końca kadencji będzie spłacony. Panie wójcie, to bym prosił o odpowiedź, bo ja nie znam harmonogramu. Tak, to potwierdzam to, co powiedziała pani radna, pani Klaudia. Jeżeli nie zmienimy harmonogramu spłaty kredytu, to do końca 2023 roku ten kredyt zostanie spłacony. Jeżeli jestem już przy głosie, szanowni państwo, to nie trzeba dodać, że nie tylko trzeba mieć świadomość jakichś superlatyw przekazywanych na temat wydłużenia spłaty kredytu. Proszę wziąć pod uwagę, że koszty obsługi tego kredytu w momencie wydłużenia znacznie wzrosną, także to też trzeba brać pod uwagę, biorąc, decydując o tym. Dziękuję bardzo panu. Czy jeszcze państwa w temacie uchwały budżetowej? Na drogach na terenie gminy Sieroszewice, drogach powiatowych, kwotę 730 tysięcy wyasygnował powiat. Natomiast państwo zadecydowaliście, że wesprzemy powiat kwotą 450 tysięcy. To jest procentowy udział nasz, 38%. Także znowu pan radny mija się z prawdą. Ten udział poniżej 40% uważam za bardzo dobry. Jeżeli chcemy, żeby coś się działo na wielu kilometrach dróg powiatowych na terenie naszej gminy, to ja bym raczej tutaj był skłonny powiedzieć, że ta współpraca z panem starostą i powiatem układa się bardzo dobrze, a nie bardzo źle. I w tym roku też zanosi się na to, że będziemy mogli o tych dobrych kwestiach współpracy z powiatem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi za wyjaśnienie. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych w tym punkcie? Tak, ja chciałabym spytać. Bardzo proszę. Ja w sprawie tej uchwały wczoraj głosowałam przeciw, dlatego chcę mieć pewność i spytać pana przewodniczącego, czy w związku z wczorajszą komisją i pana propozycją przesunięcia środków na podwyższenie diet będziemy głosować właśnie z tą propozycją pana wczorajszą? Jeszcze raz, bo ja do końca pytania pani radnej pan nie rozumiem. Zaproponował... Pani głosowała tamtym wczoraj przeciwko, a teraz jakie jest pytanie? Nie, ale pan zaproponował przesunięcie, tak? Środków. Tak. Na podwyższenie diet. Dla radnych i dla sołtysów, tak. Tak. I czy ta uchwała, czy po prostu to przesunięcie należy do tej uchwały? Tak, będziemy głosowali za chwilkę autopoprawkę i to będzie ujęte
ta moja propozycja, którą wczoraj zaproponowałem Państwu radnym na komisji, będzie ujęta w autopoprawce. Najpierw będziemy głosowali, Pani Radna, autopoprawkę, a w kolejnym punkcie będziemy głosowali w całości projekt uchwały budżetowej. W kolejnym punkcie natomiast projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Siroszewice na lata 2021-2025. Rozumiem. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Czy jeszcze jakieś są pytania ewentualnie? Nie ma, w związku z tym, Szanowni Państwo, tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, przechodzimy do przegłosowania autopoprawki, o której wspomniała Pani Skarbnik. Autopoprawka ta dotyczy przeniesienia w tych punktach i paragrafach, o których wspomniała Pani Skarbnik. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej autopoprawki? Pan Radny Wojciech Andrzejewski. Jestem za. Dziękuję. Pani Radna Bernadeta Biała. Jestem za. Ja również jestem za. Pan Radny Andrzej Siłkowski. Jestem za. Pani Radna Krystyna Kozjaźwiec. Wstrzymuję się. Dziękuję. Pani Radna Renata Koziołek. Pani Renato. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Radna Teresa Lemierz. Jestem za. Pan Radny Szymon Lis. Dziękuję. Pani Radna Klaudia Mizera-Lis. Pani Klaudia, ma Pani wyłączony mikrofon. Przepraszam, właśnie go specjalnie wyłączyłam. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan Radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję. Pani Radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję. I Pan Radny Tadeusz Zatulny. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 14 radnych. 13 radnych, przepraszam. 11 radnych było za, jedna osoba wstrzymała się, jedna osoba była przeciw. I teraz, Szanowni Państwo, będziemy, bardzo proszę jeszcze może na początku o opinię Pana Wiceprzewodniczącego Komisji w zakresie działania Rady, Pana Szymona Lisa, o opinię do całości tej uchwały budżetowej na rok 2021. Pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały było 11 radnych, jeden radny był przeciwny, 3 radnych było na obecność. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. W związku z tym przechodzimy, Szanowni Państwo, do głosowania. To jest uchwała numer 22/201/2021 dotycząca zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem za. Dziękuję. Ja również jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Chiłkowski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Krystyna Kozjaźwiec. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Renata Koziołek. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Teresa Lemierz. Dziękuję. Pan radny Szymon Lis. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Klaudia Mizera-Lis. Pani Klaudia, ma Pani wyłączony mikrofon. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję. I pan radny Tadeusz Zatylny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, 12 radnych było za, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Nie, przeciw. Nie, przeciwna, przepraszam, najmocniej jedna osoba tutaj jest przeciwna, także przechodzimy do głosowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Sieroszewice na lata 2021-2025. To jest uchwała numer 22/202/2021. I proszę o oddawanie głosu. Pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem przeciw. Dziękuję. Ja jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Chiłkowski. Ty się wstrzymuję od głosu. Dziękuję bardzo. Pani radna Krystyna Kozjaźwiec. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Renata Koziołek. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Teresa Lemierz. Za. Dziękuję. Pan radny Szymon Lis. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Klaudia Mizeralis. Wstrzymuję się od głosu. Dziękuję. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję. I pan radny Tadeusz Zatylny. Jestem za. Dziękuję bardzo państwu. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, 10 radnych było za, jedna osoba przeciw i dwie osoby wstrzymujące się. Przechodzimy, szanowni państwo, do kolejnego podpunktu. Podpunkt C. Ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych gminy Sieroszewice. Temat ten był omawiany na wczoraj na komisji w zakresie działania rady. Czy w tym temacie z państwa strony są jeszcze jakieś pytania ewentualnie? Nie widzę. W związku z tym, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Przepraszam. Tak. Proszę. A czy pan przewodniczący nie uważa, że może byłoby dobrze mieszkańców poinformować o wysokości podwyżek? Dobrze, to bardzo proszę może pani skarbnik, jeżeli byłaby pani uprzejma, przeczytać kwoty, o jakie podwyższamy, albo nie wiem, czy pan wójt w tym momencie, jak to będzie wyglądało po zmianach. Ja mogę tej informacji udzielić, panie przewodniczący. Bardzo proszę. Już tak, w kwestii może podejmowania decyzji co do przyszłych, czy tam kolejnych dwóch uchwał, rozumiem, tak? Tak, czyli możemy od razu powiedzieć o tych zryczałtowanych dietach dla radnych oraz ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, czyli dla państwa sołtysów. Szanowni państwo, szanowni radni, do mnie wpłynęły dwa wnioski. Wniosek sołtysów o zwiększenie diet oraz radnych gminy. Ja tylko uzupełnię tą informację, że ostatnia podwyżka dla sołtysów miała miejsce 1 stycznia 2012 roku. Natomiast radni mieli reorganizację pewną swoich diet, ale to w związku z tym, że zmniejszała się ilość komisji. Taką decyzję podejmowaliście państwo w 2018 roku i tutaj raczej trzeba mówić o zmianie sposobu wypłacania czy w związku z tą reorganizacją diet, a nie o podwyżkach. Natomiast tak to będzie wyglądać, że dieta radnego zwiększa się o kwotę 100 zł miesięcznie. W tej chwili podstawowa taka stawka to 600 zł, będzie 700. Z taką jeszcze różnicą, że jeśli chodzi o komisję skarg, wniosków i petycji, tam pan przewodniczący miał tylko 50 zł większą dietę niż zwykły, przepraszam za słowo, zwykły radny. A tak jak wczoraj tłumaczyłem na komisji, ilość petycji, wniosków i skarg zwiększa się z roku na rok i okazuje się, że ta komisja jest obciążona pracą. Czy te wnioski są zasadne, czy nie, są do weryfikacji, one muszą być przeanalizowane i państwu przedstawione. I uważam zasadne, aby ta komisja, pan przewodniczący uzyskał dietę w wysokości
50 zł więcej i członkowie tej komisji, żeby obarczeni tym dodatkowym obciążeniem pracy w tej komisji, mieli chociaż 50 zł więcej niż zwykła stawka radnego. Tak to wygląda, jeśli chodzi o Radę Gminy. Natomiast jeśli chodzi o sołtysów, ten wniosek, który wpłynął dosyć wcześnie do nas i muszę tu dopowiedzieć, że był odkładany, jeśli chodzi o rozpatrzenie ze względu na sytuację pandemiczną. Udzielaliśmy przecież jakichś ulg podatkowych. Państwo sołtysi, po rozmowie z panem przewodniczącym doszliśmy do wniosku, że zajmiemy się tym później, ale przyszedł już czas na to. Ale muszę powiedzieć, tak jak też wczoraj na komisji mówiłem, że ja jestem zadowolony ze skonstruowania tego wniosku, dlatego że dzielimy nasze miejscowości na trzy kategorie pod względem ilości mieszkańców. Dlatego że obciążenie pracą sołtysa najmniejszej miejscowości czy najmniejszych miejscowości w naszej gminie nie jest adekwatne do obciążenia pracą największych miejscowości. Także w tej chwili proponujemy, aby 7 miejscowości, ja mogę nawet wymienić, Bibianki, Biernacice, Bilcze, Tania, Namysłaki, Radufów i Sławin, dieta wzrośnie o 50 zł, z 450 na 500. Natomiast w drugim zaszeregowaniu to będą miejscowości Latowice, Masanów, Ołobok, Parczew, Stary Westrza i Zamość. To będzie kwota większa o 100 zł, czyli z 500 na 600. Natomiast miejscowości 4, które są najliczniejsze, to Rososzyca, Sieroszewice, Strzyżew i Wielowieś. Tu jest wzrost do 150 zł, czyli do kwoty 650 zł. I ja uważam ten wniosek za bardzo dobrze skonstruowany i ta propozycja zaszeregowania zróżnicowanego pod względem ilości mieszkańców obciążenia pracą jest jak najbardziej zasadna, jeśli chodzi o wzrost uposażenia, czyli diet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania ewentualnie do obydwu tych uchwał? Ja tylko chciałabym powiedzieć, mogę? Tak. Nie mam żadnych pytań. Chciałabym tak tylko powiedzieć, że mamy pandemię i dlatego głosuję przeciw. Uważam, że w tym akurat czasie te podwyżki są nie na miejscu. I dlatego też mój przeciwny głos w sprawie budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo za informację. Ja jeszcze chciałam zabrać głos. Bardzo proszę, pani radna Krystyna Kozlerzyk. Szanowni Państwo, ja chciałam się odnieść do słów pana wójta, który określił, że to radni wnioskowali. Ja jestem radną i nie wnioskowałam o podwyżkę diet. Ja też nie. Tak jak moja koleżanka radna, Klaudia Mizera, też jestem przeciwna. Uważam, że w dobie pandemii w ogóle taka sprawa nie powinna zaistnieć. Wszędzie mówimy o kryzysie, a my będziemy tutaj ubiegać się o wzrost naszego uposażenia. To jest naprawdę niestosowne kompletnie. Dziękuję. Panie Przewodniczący, sprostuję. Rzeczywiście to moje przejęzyczenie i nie miałem zamiaru tutaj nikogo wprowadzać w błąd. Wniosek wpłynął podpisany przez prezydium Rady, a nie przez wszystkich radnych. Przepraszam bardzo za to, ale taki wniosek wpłynął i musimy się opierać na wnioskach, na doprecyzowanych ewentualnie oczekiwaniach na piśmie, a nie tylko wynikających z rozmów jeszcze kuluarowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Przepraszam, ja widzę, że mam bardzo niski stan baterii. Będę musiała pójść po ładowarkę, to zagłosujmy i pójdę, dobrze? Dobrze, to tak. Przechodzimy, szanowni państwo, do głosowania. Czyli uchwała dotycząca ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych gminy Sieroszewice. To jest uchwała numer 22/203/2021. Pan radny Wojciech. Jestem przeciw. Dziękuję. Ja jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję.
Pan radny Andrzej Chwiłkowski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Krystyna Kozioł-Jaźwiec. Jestem przeciw. Dziękuję. Pani radna Renata Koziołek. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Teresa Lemierz. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Szymon Lis. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Klaudia Mizeralis. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję. I pan radny Tadeusz Zatylny. Panie Tadeuszu, ma pan wyłączony mikrofon. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, 10 radnych było za, 3 państwa radnych było przeciw. Przechodzimy do kolejnej. Bardzo proszę, pan radny Wojciech Andrzejewski. Panie przewodniczący, nie było opinii komisji. I tu ma pan rację, panie radny, także bardzo proszę panie Szymonie o przedstawienie komisji w zakresie działania rady. Przeprowadzimy reasumpcję i przegłosujemy to jeszcze raz, żeby było zgodnie z literą prawa. Także bardzo proszę wcześniej o opinię komisji. Dobra. Komisja w zakresie działania rady na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla radnych gminy Sieroszewice. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały było 10 radnych. 2 radnych było przeciw, 3 radnych było nieobecnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. To jeszcze może poproszę od razu o przedstawienie opinii, jeżeli chodzi o diety dotyczące sołtysów. Dobrze. Komisja w zakresie działania Rady na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku zaopiniowała pozytywnie uchwały w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały było 11 radnych, 1 radny był przeciw, 3 radnych było nieobecnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy jeszcze raz, szanowni państwo, do głosowania tej uchwały dotyczącej zryczałtowanych diet dla radnych. To jest uchwała numer 22, łamane na 203, łamane na 2021. Pan radny Wojciech Andrzej, wstrzymamy się chwileczkę, bo tu mamy, musimy przygotować jeszcze raz to głosowanie, także proszę o minutkę cierpliwości. Przepraszam, ja tylko mam pytanie, czy mnie słychać, bo jednak nie zdążyłam podłączyć ładowarki i wyłączył mi się laptop. Tak, słychać panią. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych gminy Sieroszewice. To jest uchwała numer 22, łamane na 203, łamane na 2021. Pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem przeciw. Dziękuję. Ja jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Chiłkowski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Krystyna Kozioł-Jaźwiec. Jestem przeciw. Dziękuję. Pani radna Renata Koziołek. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Teresa Lemierz. Za. Dziękuję. Pan radny Szymon Lis. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Klaudia Mizeralis. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję. I pan radny Tadeusz Zatylny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, 10 radnych było za, 3 osoby były przeciw. Przechodzimy do kolejnego głosowania. Opinię komisji już w tym momencie mamy.
Uchwała dotycząca ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej. To jest uchwała numer 22/204/2021. Pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem za. Dziękuję. Ja jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Chiłkowski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Krystyna Kojc-Jaźwiec. Jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Pani radna Renata Koziołek. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Teresa Lemierz. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Szymon Lis. Za. Dziękuję. Pani radna Klaudia. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję. I pan radny Tadeusz Zatylny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 13 radnych. 11 radnych było za. 2 radnych było przeciw. Panie przewodniczący, proszę o głos. Bardzo proszę, panie wójcie. Teraz pana wójta nie słychać, ma pan wyłączony mikrofon. Przepraszam bardzo. Ja celowo poprosiłem o głos po głosowaniu, dlatego że chciałem poinformować państwa, którzy oglądają tę sesję, że ta podwyżka nie dotyczy pana przewodniczącego. Pan przewodniczący no, z powodów prawnych nie może uzyskać żadnej podwyżki. Będzie pracował za tą samą kwotę przez najbliższe lata. Natomiast chciałem też powiedzieć coś na temat zasadności wzrostu diet dla sołtysów. Szanowni Państwo, ja w 2019 roku byłem obecny na każdym zebraniu sołeckim, gdzie wybierano sołtysów. Za parę lat może się okazać, że nie będzie miał kto pełnić tych funkcji, dlatego że presja społeczna związana z artykułowaniem niekoniecznie zawsze w sposób kulturalny swoich oczekiwań w stosunku do sołtysa no nie jest adekwatna do tej kwoty, która jest proponowana sołtysom. Ja nie będę ukrywał, że te oczekiwania w jakiś sposób przekładają się też na wójta i radę. Także, szanowni państwo, w 2019 roku było kilka przypadków, gdzie były prawie sytuacje patowe, gdzie nie było chętnych, żeby tę funkcję objąć w ogóle. I za parę lat może się okazać, czy to ja, czy mój następca będzie miał problem, będzie musiał dokonywać łączenia sołectw, ponieważ nie będzie chętnych, aby tą funkcję sprawować. Nie jest kwota porażająca i powalająca. Ja dodam, że te podwyżki będą od 1 kwietnia, a nie od początku roku. I to jest, ja dziękuję za to, że to jest tak transparentne. My tego nie uchwalamy pod osłoną nocy, tylko wszyscy mieszkańcy o tym mogą usłyszeć i dlatego też opatruję to stosownym komentarzem. Uważam to za zasadne. Dziękuję bardzo. Mogę ja jeszcze? Bardzo pani radna Klaudia. To głos jest? Tak. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że z tych dokumentów, które wczoraj otrzymaliśmy, rozumiem, że od 1 kwietnia do końca roku ta podwyżka będzie nas kosztowała 30 150 zł. Dlatego uważam, że jest to na tyle duża kwota, że moglibyśmy po prostu przeznaczyć ją na coś innego. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej za komentarz. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Nie widzę. W związku z tym, szanowni państwo, przejdziemy do kolejnego punktu. To jest uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rostoszyca Wielowieś od skrzyżowania z drogą 5703P w miejscowości Rostoszyca, ulica Kaliska, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w miejscowości Wielowieś na odcinku długości około
6200 metrów. I może w tym temacie bardzo też bym prosił o kilka zdań pana wójta. Szanowni Państwo, to jest kwestia, która była omawiana na komisji i dotyczy partycypacji w kosztach, jeśli chodzi o to zadanie wraz z powiatem ostrowskim. Chodzi tu o tą pierwszą transzę półmilionową na ten rok. Musimy mieć to zabezpieczone w budżecie, jeśli chodzi o to, żeby móc dokonać podpisania stosownych umów. Także taką kwotę zabezpieczamy na potrzeb inwestycji dotyczącej drogi 5311B w ramach partycypacji kosztów tego zadania wraz z powiatem ostrowskim. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, proszę pana radny Wojciech Andrzejewski. Panie wójcie, to jest druga transza, bo pierwszą żeśmy zabezpieczali na ostatniej sesji, jak kojarzy. To jest na zabezpieczenie środków na 2022 rok, tak? Panie wójcie? Czy ja mam odpowiedzieć, panie przewodniczący? Tak, proszę powiedzieć. No nie, to jest pierwsza transza, dlatego że podejmowana była opinia przez komisję szanowną, a to jest, to dotyczy pierwszej transzy. Natomiast być może pan radny został, nie zrozumiał tego do końca, dlatego że o drugiej transzy mówimy w WPF-ie. Czyli teraz mówimy o pierwszej transzy, a w momencie uchwalania WPF-u mówiliśmy o drugiej. Dziękuję bardzo panu wójtowi za wyjaśnienie. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych w temacie tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym bardzo proszę o opinię przewodniczącego komisji w zakresie działania rady, pana radnego Szymona Lisa. Komisja w zakresie działania rady na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej numer 5311P Rososzyca-Wielowieś od skrzyżowania z drogą numer 5703P w miejscowości Rososzyca, ulica Kalińska do skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 450 w miejscowości Wielowieś na odcinku o długości około 6200 metrów. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały było 11 radnych, jeden radny był przeciwny, trzech radnych było nieobecnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. To jest uchwała numer 22/205/2021. Kto z państwa radnych jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymuje? Pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem przeciw. Dziękuję. Ja jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Chmielkowski. Się wstrzymuję od głosu. Dziękuję. Pani radna Krystyna Kozioł-Jaźwiec. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Renata Koziołek. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Teresa Lemierz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Lis. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Klaudia Mielewicz. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję. I pan radny Tadeusz Zapolski. Jestem za. Dziękuję państwu radnym za oddanie głosu. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, 11 radnych było za, jeden radny był przeciw i jeden radny wstrzymał się od głosu. Przechodzimy, szanowni państwo, do kolejnego punktu, podpunktu, punktu F, udzielenia pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego na zadanie pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej numer 450 w miejscowości Wielowieś. Otwieram dyskusję i może bardzo proszę o kilka słów komentarza pana wójta. Przepraszam, bo przez chwilę byłem zajęty rozmową. Numer 40. Tak, dobrze, dziękuję. Szanowni państwo, muszę też teraz powiedzieć o dobrej współpracy z panem marszałkiem Grabowskim, z panem marszałkiem Jankowiakiem i o tym, że przez ostatnie lata
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie oczekiwał od nas, jako gminy Sieroszewice, partycypacji w kosztach tych zadań, które były na terenie naszej gminy realizowane. Dodam tylko, że inwestycja ostatnia, która rozpoczęła się pierwszym etapem w zeszłym roku 2020, zakończy w tym roku 2021 i mam informację, że w okolicach 8-10 kwietnia drugi etap rozpocznie się, to jest grubo ponad 1 000 000 zł. Dlatego po ostatnim spotkaniu z panem dyrektorem Katarzyńskim i panem marszałkiem Grabowskim wnioskowałem, że wręcz padło takie oczekiwanie, że jednak powinniśmy wesprzeć w jakiś sposób te działania, które podejmuje Zarząd Dróg Wojewódzkich, a one okazują się być długofalowe, jeśli chodzi o drogę 450 położoną na terenie naszej gminy, począwszy od Zamościa, skończywszy na Sławinie. I da się zaobserwować, że sukcesywnie od Zamościa w stronę właśnie Sławina te inwestycje się realizują. Kolejne projekty się tworzą, także uważam za zasadne Państwa prosić, aby przychylnie spojrzeć na projekt tej uchwały i wesprzeć kwotą 50 000 zadania realizowane na drodze wojewódzkiej w naszej gminie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy ktoś z Państwa radnych w tym temacie chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani radna Renata Koziołek. Ja szanowną radę też bardzo proszę o przychylne ustosunkowanie się do wniosku. Ta droga jest naprawdę ruchliwa, zamieszkana przez dzieci, które chodzą do szkoły. No i dla poprawy bezpieczeństwa chociażby to już kolejne pokolenie prosi i czeka o ten chodnik, więc tym bardziej się nasze serce raduje, że jest nadzieja, że będzie zrobione. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych w tym temacie? Nie widzę, w związku z tym bardzo proszę o opinię komisji w zakresie działania Rady. Komisja w zakresie działania Rady na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego na zadanie pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Bielowej. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały było 12 radnych, 3 radnych było nieobecnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za przedstawienie projektu, za przedstawienie opinii do tej uchwały. Szanowni państwo radni, przechodzimy do głosowania. To jest uchwała numer 22/206/2021 i głosujemy pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Ja również jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Chwilkowski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Krystyna Kojz-Jaźwiec. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Renata Koziołek. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Teresa Lemierz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Lis. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Klaudia Mizera-Lis. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję. I pan radny Tadeusz. Jestem za. Dziękuję bardzo państwu radnym. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 13 radnych. Wszyscy państwo radni byli za podjęciem przedmiotowej uchwały. Przechodzimy, szanowni państwo, do kolejnego podpunktu. To jest uchwały dotyczącej udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przepraszam, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Otwieram dyskusję i również bardzo proszę pana wójta o kilka słów w tym temacie. Szanowni państwo, zgodnie z wskazanym terminem wpłynął jeden wniosek do urzędu o wsparcie na remont obiektu, który jest wpisany do
rejestru zabytków konserwatora zabytków. Ten wniosek spełnił wszelkie kryteria, został opatrzony stosownymi załącznikami i uzgodnieniami z konserwatorem zabytków. Z racji tego, że w budżecie na ten rok mamy zaplanowane 25 tysięcy na ochronę zabytków, proponuję, aby wesprzeć ten wniosek kwotą 20 tysięcy. Ja tylko dodam, że w poprzednich latach w ramach budżetu gminy wspieraliśmy jako urząd zadania w parafii Rosuszyca, w parafii Ołobok, a teraz w parafii polsko-katolickiej w Strzyżewie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w temacie? Może ja. Radna Bernadeta Biała. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, ja chciałabym prosić po prostu radnych i o pozytywną akceptację tego wniosku, ponieważ Kościół jest zabytkiem, no i będą przeprowadzone prace konserwatorskie, drzwi i okien. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o pozytywne zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Nie widzę. Bardzo proszę o opinię przewodniczącego komisji w zakresie działania Rady, pana radnego Szymona Lisa, o opinię do tej uchwały. Komisja w zakresie działania Rady na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały było 12 radnych, 3 radnych było nieobecnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. To jest uchwała numer 22, łamane na 207, łamane na 2021. Pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem za. Dziękuję. Ja również jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Kiłkowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Krystyna Koziołek. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Renata Koziołek. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Teresa Lemierz. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Lis. Dziękuję bardzo. Pani radna Klaudia Mizeralis. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję bardzo. I pan radny Tadeusz Zatylny. Jestem za. Dziękuję bardzo państwu radnym. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 13 radnych. Wszyscy państwo radni byli za podjęciem przedmiotowej uchwały. Przechodzimy w związku z tym do kolejnego podpunktu. Uchwała dotycząca zmiany uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Sieroszewice na rok 2021. Otwieram dyskusję w tym temacie i bardzo proszę, może pan wójt w kilku zdaniach. Panie Przewodniczący, z racji tego, że ta zmiana dotyczy stricte finansów, także poproszę panią skarbnik o opatrzenie tej uchwały stosownym komentarzem. Dziękuję bardzo. W związku z wystąpieniem nadwyżki z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych za poprzedni rok w wysokości 131 219 zł i 54 grosze zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w preliminarzu wydatków stanowiących załącznik do gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Sieroszewice. Stąd też podjęcie tej uchwały jest uzasadnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik, czy ktoś z państwa radnych w temacie tej uchwały chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym bardzo proszę
przewodniczącego komisji w zakresie działania Rady o opinię do tej uchwały. Komisja w zakresie działania Rady na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Sieroszewice na 2021 rok. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały było 12 radnych, 3 radnych było nieobecnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. To jest uchwała numer 22, łamane na 208, łamane na 2021. Pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Ja również jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Filipowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Krystyna Kozjaźwiec. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Renata Koziołek. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Teresa Lemierz. Za. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Lis. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Klaudia Mizera-Lis. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Tadeusz. Jestem za. Dziękuję państwu radnym. Zaznaczam, że w głosowaniu brało udział 13 radnych. Wszyscy państwo radni byli za podjęciem przedmiotowej uchwały. Przechodzimy, szanowni państwo, do kolejnego podpunktu, czyli uchwały dotyczącej przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie gminy Sieroszewice. Może bardzo proszę pana wójta, otwieram dyskusję i proszę pana wójta też o kilka słów wprowadzenia. Tutaj bym raczej szedł w kierunku takim, czy są jakieś pytania, dlatego że na komisji dotyczącej stricte oświaty te dwie uchwały były omawiane. Jeżeli państwo radni mają jeszcze jakieś pytania, jest tu z nami pan mecenas Cegła i jest gotów na ewentualnie te pytania odpowiedzieć. Tutaj chodzi o zmiany konieczne do wprowadzenia, jeśli chodzi o wsparcie naszej uzdolnionej młodzieży, czyli chodzi o stypendia. Rozumiem. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania a propos tej uchwały? Tak, ja mam pytania, ponieważ nie do końca, nie byłam w całości na całej tej komisji. Tak. W związku z tym mam pytanie, czy jest możliwość obniżenia odrobinę tej średniej. Rodzice mówią, że ta średnia jest nie do zrealizowania. Jest do zrealizowania tylko wtedy, kiedy dziecko uczęszcza na korepetycje. No było to pani radna omawiana. Czy ja mam odpowiedzieć na to bardzo pytanie? Pan wójto, bardzo proszę o informację. Nie wiem, czy to jest do mnie pytanie, bo to państwo podejmujecie decyzję, jeśli chodzi o ustalanie tych zasad. Ja mogę wyrazić swoją opinię jako wójta, którą podtrzymuję, a którą wyartykułowałem na komisji. Być może nie wszyscy z państwa radnych byli wtedy obecni. Ja to powtórzę, że absolutnie w momencie, kiedy mamy nauczanie zdalne i okazuje się, że prawdopodobnie przez jakiś czas jeszcze będzie to praktykowane, a gdyby nawet nie było, ja jestem za tym, aby tych progów nie obniżać absolutnie. To znaczy, że ja powiem tak, ja afirmuję swoim stanowiskiem, że tak powiem, to stypendium i niech to będzie tak, jak jest w nazwie tej uchwały, że to jest wsparcie dla uzdolnionej młodzieży, która swoją ciężką pracą pokazuje, że można osiągnąć te wyniki. I podtrzymuję to swoje stanowisko i bardzo serdecznie proszę państwa radnych, Wysoką Radę, aby jednak nie zmieniać tych zasad, jeśli chodzi o te progi. Dziękuję. Ja rozumiem, panie wójcie, przepraszam, jeśli mogę. Bardzo proszę, pani radna Klaudia Mizera-Lis. Ja rozumiem, panie wójcie, ale naprawdę rozmawiałam z rodzicami bardzo zdolnej młodzieży. I oni są zdania, że po prostu to jest nie do osiągnięcia. Jeśli dziecko ma jeszcze jakieś zajęcia dodatkowe, dodatkową szkołę muzyczną, to jest po prostu nie do zdobycia ta średnia.
Dziękuję. Tu widzę, zgłasza się pani radna Renata Koziołek. Udzielam głosu pani radnej. Ja, panie przewodniczący, prosiłabym może, żeby też opinia publiczna usłyszała, o jakich progach w ogóle my zaczęliśmy teraz dyskutować, czyli jakie progi są określone, żeby dziecko mogło otrzymać stypendium wójta. Tak, dziękuję bardzo. To bardzo proszę pana wójta, bo pan wójt tutaj firmuje, także proszę o udzielenie tutaj informacji, panie radny. Szanowni państwo, ja powiem, w klasach 4-6 chodzi o średnią 5,50. Natomiast jeśli chodzi o klasy 7-8, to 5,30. Być może rzeczywiście należy wykorzystać to, że ta sesja jest transmitowana i ta zmiana jest uchwalana też dlatego, że niestety nie możemy wesprzeć uczniów, którzy uczęszczają do szkół, które nie są prowadzone przez gminę Sieroszewice, nad czym ogromnie ubolewam. To znaczy, że wszyscy mieszkańcy, młodzi mieszkańcy uzdolnieni, którzy uczęszczają do szkół ponadpodstawowych, no niestety nie mogą być objęci tym stypendium. Natomiast odpowiadając na pytanie pani radnej, że to jest nie do osiągnięcia. Ja bym powiedział, że ilość składanych wniosków świadczy zupełnie o czymś innym. Przecież pamiętamy, kiedy jeszcze w 2019 roku wręczaliśmy uroczyście te stypendia, to było około 60 uczniów w sumie. Także ja bym raczej tu wtedy był spokojny o to, że będą do nas wnioski wpływały i te wyniki będą osiągane. Tak, panie wójcie, ja rozumiem doskonale. No to jest 600 zł. Cały czas jestem zdania, że ta średnia jest nie do osiągnięcia dla ucznia, który wykonuje zadania dodatkowe, który ma zajęcia dodatkowe. Ale nie jest winą tego dziecka, że na przykład chodzi do szkoły muzycznej, albo nie jest winą tego dziecka, że uprawia jakieś sporty. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę, pan radny Szymon Lis. Ja mam takie jedno pytanie, bo to będzie tylko to stypendium będzie dla uczniów, którzy osiągną tą średnią, tylko jeżeli uczęszczają do szkoły podstawowej na terenie naszej gminy, tak? Jeżeli dziecko chodzi gdzieś na przykład powiedzmy do Skalmierzyc czy do Ostrowa, rodzice dowożą, to wtedy to stypendium nie będzie obowiązywać, tak? To się zgadza, panie radny, bo ja tutaj też się orientowałem, bo oczywiście zabierałem głos na komisji dotyczącej tutaj oświaty, a dotyczącej stricte tego stypendium, no byłem przeciwny temu w związku z tym, że nie możemy stypendiować uzdolnionej młodzieży, która uczęszcza do szkół poza gminę, nie, znaczy poza do szkół nieprowadzonych przez organ prowadzący, czyli gminę Sieroszewice, no ale uzyskałem, dzwoniłem do kuratorium, uzyskałem informację z kuratorium, że no niestety zgodnie z tą uchwałą, ze zmianą tej uchwały oświatowej, no nie możemy tych dzieci stypendiować, które nie są uczniami szkół prowadzonych przez daną gminę, nad czym również bardzo też ubolewam, bo to jest stricte połowa tej młodzieży, połowa tych dzieci, które do tej pory mogliśmy w jakiś sposób wynagrodzić za naukę, za pracę. Także to się zgadza, panie radny. Tak, proszę. Jeszcze pan radny z tym i potem panu wójtowi Bartoszowi Kubicy wiele głosów. Czyli jakbyśmy tak ogólnie rzecz biorąc, jakby to zreasumowali, to moglibyśmy się pochylić w niedalekiej przyszłości nad może jakimś delikatnym obniżeniem tej średniej, jeżeli tyle nam po prostu, że tak powiem, odchodzi tych uczniów, tych stypendystów, bo w tym 19 roku, co tutaj pan wójt wspomniał, to z tego co pamiętam, to chyba też były jakieś osoby ze szkół średnich, które dostawały te stypendia w tym czasie, prawda? Dokładnie tak, o tym była mowa, że jeśli odejdzie nam młodzież ze szkół ponadpodstawowych, to wtedy możemy odrobinkę obniżyć tę średnią.
Bardzo proszę, wcześniej był pan radny, pan wójt Bartosz Kubica, a później pani radna Renata Kyżowa. Dziękuję panie przewodniczący za, za głos. Niestety ja mam włączony. To chodźcie do mnie. Przepraszamy za... Przepraszam za drobne kwestie techniczne. Odpowiadając panu radnemu Szymonowi Lisowi i pani Klaudii Mizerze-Lis, bo ta uchwała zawiera dwie istotne kwestie, o których jeszcze nie mówiliśmy, mianowicie kwota stypendium w zaproponowanej uchwale wzrasta o 20%, czyli mówiąc nominalnie o 100 zł, do kwoty 600 z kwoty obecnie obowiązującej 500 zł. I druga ważna rzecz, o której odpowiadając pani Klaudii Mizerze-Lis, mianowicie istnieje furtka dla uzdolnionych uczniów w tej uchwale, którzy osiągną sukcesy na szczeblu co najmniej wojewódzkim i wtedy średnia ocen, która jest wymagana do zdobycia czy do przyznania stypendium przez wójta gminy, obniża się do 4,75. To tyle w kwestii uzupełnienia do tej uchwały. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani radna Renata Koziole, tak jak wcześniej mówiłem. W zasadzie to już większość mój przedmówca powiedział, ja tylko chciałam taką własną opinię, że myślę, że dopóki jesteśmy jeszcze w dobie nauki zdalnej, to ja też jestem spokojna o uzyskanie tych progów przez uczniów naszej gminy, a nad obniżeniem progów w każdej chwili możemy wrócić, bo no wystarczy, że pani tutaj radna złożyłaby wniosek i jeżeli na przykład też się zmienią warunki jakby samej nauki, i będziemy od nowa dyskutować wtedy. Tak uważam. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej. Jeśli panie przewodniczący, jeżeli jeszcze mogę. Najpierw pan wójt Bartosz Kubica, później pani radna Klaudia Mizerze-Lis. Proszę też szanowną radę, aby wzięła pod uwagę kwestię finansową. Każde obniżenie progów wiąże się ze wzrostem kosztów i to drugostronnie zawsze te pieniądze trzeba w budżecie gminy znaleźć i trzeba podać źródło finansowania takiego wydatku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani radna Klaudia Mizerze-Lis. Tak, ja chciałabym właśnie potwierdzić to, co powiedziała pani Koziołek. Zgadzam się, dopóki faktycznie są te zdalne lekcje, mam takie wrażenie, bo sama w nich uczestniczę z moim dzieckiem, że je będzie chyba prościej uzyskać średnią wyższą, ale tak jak powiedziałam na tej komisji dotyczącej oświaty, chodziłam do szkoły muzycznej i wiem, jaki to jest kawał roboty. Dlatego w przyszłości proszę panie wójcie spodziewać się takiego wniosku ode mnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym bardzo proszę przewodniczącego komisji w zakresie działania rady, może o obydwie od razu opinie, jeżeli chodzi jeżeli chodzi o przyjęcie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży i jeżeli chodzi o opinię o określenie szczegółowych warunków udzielenia pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży. Bardzo proszę pana przewodniczącego o obydwie te opinie. Komisja w zakresie działania Rady na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Sieroszewice. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały było 8 radnych, 1 radny był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 4 radnych było nieobecnych. Dziękuję bardzo i jeszcze przeczytam drugą opinię zaraz do tej drugiej uchwały. Komisja w zakresie działania Rady na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 roku zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie projekt uchwały w sprawie określenia szczegółów warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie gminy Sieroszewice. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały było 8 radnych, 1 radny, czyli nie jest jednogłośnie.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały było 8 radnych, 1 radny był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 4 radnych było nieobecnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. W związku z tym, że dyskusja dotyczyła obydwu tych uchwał, bo mówiliśmy również o szczegółowych warunkach udzielania tej pomocy, będziemy, szanowni państwo, głosować obydwie te uchwały, oczywiście osobno. Pierwsza uchwała dotyczy przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Sieroszewice. To jest uchwała numer 22/209/2021. Bardzo proszę o głosowanie. Pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem za. Dziękuję. Ja również jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Chwilkowski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Krystyna Kojz-Jaźwiec. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Renata Koziołek. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Mierz. Jeszcze raz, jakby pani była uprzejma powtórzyć, pani radna? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Lis. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Klaudia Mizbalis. W dobie lekcji online jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję bardzo. I pan radny Tadeusz Zakonny. Jestem za. Dziękuję bardzo państwu radnym. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 13 radnych. Wszyscy państwo radni byli za podjęciem przedmiotowej uchwały. I będziemy głosowali kolejną uchwałę. To jest uchwała dotycząca określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Sieroszewice. Jest uchwała numer 22/210/2021. Głosujemy. Pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem za. Dziękuję. Ja również jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Chiłkowski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Krystyna Kojaźwiec. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Renata Koziołek. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Teresa Lemierz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Lis. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Klaudia Mizera-Lis. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję bardzo. I pan radny Tadeusz Zakonny. Jestem za. Dziękuję bardzo państwu radnym za oddanie głosu. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 13 radnych. Wszyscy państwo radni byli za podjęciem przedmiotowej uchwały. I państwo radni, ja 5 minut przerwy zarządzam, także chciałbym za 5 minut dalej zacząć. Nie będziemy za 15 minut, tylko za 5 minut. Na razie pan Wojciech Andrzejewski, tak? Nie wiem, czy będę mógł do końca zostać, także jakbym się nie odezwał, to mnie nie będzie do końca już dalej 6 sesji. Ja będę zaczynał na pewno, panie radny, za 5 minut, także no to jest kwestia, czy będzie pan mógł, czy nie. Ja za 5 minut będę wznawiał obrady. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Szanowni Państwo, za chwilkę zaczynamy, także bardzo Państwa proszę, jeżeli ktoś mnie słyszy, powrócić z powrotem do laptopów, do tabletów. Będziemy za minutę zaczynać. Szanowni Państwo Radni, wznawiam obrady 22 sesji Rady Gminy Sieroszewice. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnych punktów, podpunktów. Tutaj są, mamy trzy podpunkty dotyczące zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Dwie uchwały dotyczące nadania nazwy ulicy w dwóch miejscowościach, w Latowicach i Zamościu. I może w kilku zdaniach na temat tych pięciu uchwał bym prosił Pana Wójta, potem otworzę głos dla Państwa Radnych, później opinia Pana Przewodniczącego do tych wszystkich pięciu projektów uchwał i później będziemy to wszystko, Szanowni Państwo, głosować. Także bardzo proszę Pana Wójta w kilku zdaniach a propos tych pięciu uchwał. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący za głos. Chciałem Państwa Radnych prosić o to, aby trzy drogi zaliczyć do kategorii dróg gminnych. Oczywiście jesteśmy po odpowiedniej procedurze, mamy uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych. Są to drogi, przy których są podzielone działki z myślą o zabudowie jednorodzinnej i chcemy, aby to było uporządkowane i dookreślone jako drogi gminne. Dotyczy to miejscowości Latowice, Stary i Zamość. I od razu dodam, że w dwóch miejscowościach, czyli w Latowicach, proponujemy, aby nazwa ulicy to była północna. Nie chcemy iść w jakieś nazwy związane z być może nie do końca do określeniem zasadności lub bez, dlatego idziemy w nazwy już zbliżone do tych ulic, które istnieją. Tu jest przypadek taki, pewnie kojarzę, że Pani Radna z Latowic pytała wczoraj o to, ale musiała wyjść, dlatego ja powiem, że proponujemy ulicę, nazwę ulicy jako północna, dlatego że jest w dużej części równoległą ulicą do ulicy Południowej. Natomiast jeśli chodzi o drogę w Zamościu, prosimy Państwa o zaakceptowanie nazwy ulicy Osiedlowej. I ja tu dodam, że jest to taka pierwsza droga gminna, która będzie nosić nazwę ulicy w tej miejscowości. Mam nadzieję, że w przyszłości nie ostatnia. A Osiedlowa dlatego, że tam stricte jest grunt należący do gminy Sieroszewice i tam w niedługim czasie pojawią się działki na sprzedaż, działki też na zabudowę jednorodzinną. O tym oczywiście mieszkańców i nie tylko będziemy w stosownym terminie informować. Natomiast jeśli chodzi o Psary, Pan Przewodniczący prosił, żeby odroczyć to nadawanie tej nazwy, ponieważ chce w jakiś
sposób jeszcze skonsultować to z mieszkańcami. Ja dodam, że rzeczywiście są to utrudnione czasy, aby takiego zabiegu konsultacji dokonać z racji ograniczeń związanych z pandemią. Dlatego też staramy się proponować nazwy, które nie budzą jakichś kontrowersji, takich jakby, jak to miało też miejsce wcześniej w naszej gminie, a nazwy to były narzucone odgórnie przez wojewodę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za wyjaśnienie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, że tak powiem, w pakiecie tych 5 uchwał, że tak powiem, drogowych? Nie widzę, w związku z tym bardzo proszę przewodniczącego komisji, pana radnego Szymona Lisa, o opinię do tych 5 uchwał. Dziękuję bardzo. Komisja w zakresie działania Rady na posiedzeniu w dniu 29 marca 2020 roku zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu w miejscowości Latawice. Z pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały było 12 radnych, 3 radnych było nieobecnych. Kolejna tutaj opinia do kolejnej uchwały. Komisja w zakresie działania Rady na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Latawice. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu było uchwały było 12 radnych, 3 radnych było nieobecnych. Kolejna uchwała, opinia. Komisja w zakresie działania Rady na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Psary. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały było 12 radnych, 3 radnych było nieobecnych. Kolejna opinia. Komisja w zakresie działania Rady na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Zapuści. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały było 12 radnych, 4 nieobecnych. I kolejna, ostatnia już opinia. Komisja w zakresie działania Rady na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zamość. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały było 12 radnych, 3 radnych było nieobecnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za opinię do tych 5 uchwał. Zamykam dyskusję, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Pierwsza z tych uchwał to jest uchwała dotycząca zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Latawice i przechodzimy do głosowania. Pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem za. Dziękuję. Ja również jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Chiłkowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Krystyna Kojc-Jaźwiec. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Renata Koziołek. Pani Renato, nie wiem, czy pani nas słyszy, bo głośnik i tutaj kamerę ma pani wyłączoną. Nie wiem, czy mnie słychać. Przechodzimy dalej. Pani radna Teresa Lemierz. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Lis. Jestem za. Pani radna Klaudia Mizeralis. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Tadeusz Zatylny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Tu w związku z tym, że pani Renaty dalej nie ma, kończymy głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 12 radnych. Wszyscy państwo radni byli za podjęciem przedmiotowej uchwały. Kolejna uchwała dotyczy również miejscowości Latawice, a mianowicie nadania nazwy ulicy w miejscowości Latawice, ulicy Północnej.
To jest uchwała numer 22, łamane na 212, łamane na 2021. Głosujemy. Pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem za. Dziękuję. Ja również jestem za. Pani radna Bernadeta Bała. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Chiłkowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Krystyna Kozjaźwiec. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Renata Koziołek. Dalej pani Renaty nie ma. Pani radna Teresa Lemierz. Za. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Lis. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Klaudia Mizera-Lis. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję bardzo. I pan radny Tadeusz za tym. Jestem za. Dziękuję państwu radnym za głosowanie. Kończymy głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 12 radnych. Wszyscy państwo radni byli za przyjęciem uchwały. Kolejna uchwała dotyczy zaliczenia drogi do kategorii dróg gminy oraz ustalenia jej przebiegu. To chodzi o ulicę w Sarach. To jest uchwała numer 22 łamane na 213 łamane na 2021. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę. Pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem za. Dziękuję. Ja również jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Chiłkowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Krystyna Kozjaźwiec. Za. Dziękuję. Pani radna Teresa Lemierz. Za. Pani radna Renata Koziołek. W dalszym ciągu nie ma. Pan radny Szymon Lis. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Klaudia Mizera-Lis. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję. I pan radny Tadeusz za tyle. Jestem za. Dziękuję bardzo. Kończymy głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 12 radnych. Wszyscy państwo radni byli za podjęciem przedmiotowej uchwały. Kolejna uchwała dotyczy zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Mówimy o miejscowości Zamość. To jest uchwała numer 22 łamane na 214 łamane na 2021. Głosujemy. Pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem za. Dziękuję. Ja również jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Chiłkowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Krystyna Kozjaźwiec. Jestem za. Pani radna Renata Koziołek. W dalszym ciągu nie widzę. Pani radna Teresa Lemierz. Za. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Lis. Za. Dziękuję bardzo. Pani radna Klaudia Mizera-Lis. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję bardzo. I pan radny Tadeusz za tym. Jestem za. Dziękuję. Kończymy głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 12 radnych. Wszyscy państwo radni byli za podjęciem przedmiotowej uchwały. I kolejna, ostatnia już uchwała, jeżeli chodzi o te 5 uchwał drogowych, że tak powiem. To jest uchwała dotycząca nadania nazwy ulicy w miejscowości Zamość o ulicy Osiedlowej. To jest uchwała numer 22 łamane na 215 łamane na 2021. Przechodzimy do głosowania. Pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem za. Dziękuję. Ja również jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Chiłkowski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Krystyna Kozjaźwiec. Jestem za. Jestem za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Renata Koziołek. Nie widzę. Pani radna Teresa Lemierz. Jestem za. Dziękuję.
Pan radny Szymon Lis. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Klaudia Mizera-Lis. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Wilbocki. Jestem za. Dziękuję. I pan radny Tadeusz Zakumiński. Jestem za. Dziękuję bardzo. Państwu radnym kończymy głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 12 radnych. Wszyscy państwo radni byli za podjęciem przedmiotowej uchwały. I teraz, szanowni państwo, mamy dwie uchwały dotyczące rozpatrzenia petycji. Dwie petycje. Pierwsza petycja w sprawie regulacji prawnych dotyczących wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Sieroszewice z powodów rasowych, religijnych, medycznych i sanitarnych. Uzyskania przez rząd RP pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, że w przypadku powikłań gotowi są oni przyjąć pisemne gwarancje i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, alarm stop zabójczemu GMO, stop niebezpiecznej szczepionce. To jest jedna petycja. Druga petycja dotyczy wydania opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego, poparcia rządu tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego, Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Może bardzo bym prosił w kilku zdaniach panią sekretarz, bo tu pani sekretarz nam referowała wczoraj na komisji w zakresie działania Rady tematy tych obydwu petycji. I bardzo bym prosił też w kilku zdaniach odnieść się do tych dwóch. Panie przewodniczący, już prosimy panią sekretarz, żeby w kilku zdaniach powiedziała o tych być może przerażających czasami pod względem nazwy dla mieszkańców, którzy się w to wsłuchają, petycjach. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam państwa. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja poproszę o omówienie od razu tych dwóch petycji. Ponieważ tak, podstawą prawną rozpatrywania tych petycji, które do nas wpłynęły, była ustawa o petycjach. Pierwsza uchwała ma charakter tak zwanej petycji wielokrotnej, natomiast druga uchwała dotyczy, tak jak pan przewodniczący przeczytał, tego rządu, przeprowadzenia referendum i poparcia rządu. Zgodnie z statutem Rady Gminy te petycje trafiły do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I w związku z tym bardzo bym prosiła, ponieważ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeanalizowała te petycje na swoich posiedzeniach i przyjęła swoje stanowisko. Stanowiska te są wypracowane przez komisję i bardzo bym prosiła, żeby przewodniczący komisji zarówno w pierwszej sprawie się tak zwanej petycji wielokrotnej przekazał informację oraz w sprawie tej drugiej petycji. Przewodniczącego nie ma. Nie ma przewodniczącego? Nie ma. A zastępca? To ja pokrótce powiem. Jeśli nie ma przewodniczącego, ponieważ analiza tej petycji była na posiedzeniu komisji w dniu 11 marca tego roku i komisja stwierdziła, że de facto Rada Gminy nie jest adresatem tych petycji, ponieważ dotyczy to tak zwanych postulatów procedury ustawodawczej i nie należy to w gestii inicjowania Rady Gminy. I w związku z tym Rada zdecydowała, że nie jest to zasadne i uznała te petycje wielokrotne jako petycje, nie uwzględniła tych petycji. Jeszcze chciałam państwu powiedzieć, że te petycje wielokrotne były rozpatrywane w dłuższym okresie, dlatego że jeśli wpływają petycje w tym samym zakresie, w tym samym temacie, to należy przedłużyć termin oczekiwania na takie podobne petycje. W związku z tym w tym samym czasie wpłynęły trzy petycje. I jak mówiłam, tutaj Rada nie jest osobą, która de facto powinna inicjować te procedury ustawodawcze. I
Właśnie jeszcze dla usprawiedliwienia powiem, że wpłynęło do nas, do Urzędu Gminy, pismo, stanowisko Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które przyjęło sprawozdanie i stwierdza, że szczepienia są dobrowolne i w żaden sposób nie można dyskryminować osób, które nie chcą się szczepić. Takie jest właśnie stanowisko wypracowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję bardzo pani sekretarz za wyjaśnienie tutaj. To jest ta pierwsza uchwała, tak? Tak. Czy są jeszcze jakieś pytania może do tego, ale to omawialiśmy na, nie ma przewodniczącego, co prawda, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pana radnego Michała Pułkownika. Było to omawiane na komisji w zakresie działania Rady. Pan radny, pan przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił opinię odrzucającą te dwie petycje. Także no, myślę, że jeżeli są jakieś pytania, to może jedynie do pani sekretarz. Ale nie widzę, w związku z tym, szanowni państwo, przejdziemy do głosowania. Pierwsza petycja, tak jak wspomniałem, to jest petycja w sprawie regulacji prawnych dotyczących wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Sieroszewice z powodów rasowych, religijnych, medycznych i sanitarnych, uzyskania przez rząd RP pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, że w przypadku powikłań gotowi są oni przyjąć pisemne gwarancje i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, alarm stop zabójczemu GMO, stop niebezpiecznej szczepionce. I bardzo proszę przewodniczącego komisji w zakresie działania Rady o opinię do tej właśnie petycji. Komisja w zakresie działania Rady na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały było 12 radnych, 3 radnych było nieobecnych. Czy czytać kolejne? Nie, to może najpierw przegłosujemy, potem ja przeczytam treść kolejnej petycji i pan przewodniczący przeczyta opinię do kolejnej. Szanowni państwo, przechodzimy do przegłosowania wcześniej omawianej petycji. To jest uchwała numer 22/216/2021. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę, pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem za. Dziękuję, ja również jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Chiłkowski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Krystyna Kozia-Świec. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Renata Koziołek. W dalszym ciągu pani radnej nie ma. Pani radna Teresa Lemierz. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Lis. Dziękuję bardzo. Pani radna Klaudia Mizera-Lis. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję. I pan radny Tadeusz Zatylny. Jestem za. Dziękuję bardzo państwu radnym za oddanie głosów. Zamykamy głosowanie. W głosowaniu brało udział 12 radnych. Wszyscy państwo radni byli za rozpatrzeniem przedmiotowej petycji. Przechodzimy w związku z tym do tej kolejnej petycji, którą tu pani sekretarz. Mówię jeszcze, tak? Wskażę tylko. Tak, bardzo proszę o kilka zdania o tej drugiej petycji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pracowała nad tą uchwałą, czyli nad rozpatrzeniem tej petycji 16 marca i stwierdziła, że zgodnie z przepisami ustawy o petycjach, petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną, niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów zwanych dalej podmiotem wnoszącym petycję do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej. Ponieważ petycja powinna zawierać pewne elementy zgodnie z artykułem 4 ustęp 2 ustawy i ta petycja nie spełniała tych wymogów, ponieważ nie można uznać
tej tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego, jako że stanowi on osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną. Ponieważ w polskim ustawodawstwie nie mamy do czynienia z taką instytucją. Więc w efekcie należało uznać, że w petycjach nie określono w sposób prawidłowy podmiotu ją wnoszącego. Ponadto też nie można uznać podanego w petycji adresu jako pani osoby, która wnosiła, czyli zaprzysiężony prezydent obywatelskiej tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego, tutaj tej ulicy, ponieważ nie stanowi on, stanowi on jedynie adres do korespondencji, a nie jest to adres tego podmiotu. W związku z tym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła uchwałę i pozostawiła ją do rozpatrzenia. Takie jest stanowisko Komisji Skarg i Wniosków. Czyli petycję zostawić bez rozpatrzenia. Dziękuję bardzo pani sekretarz za wprowadzenie. I może bardzo proszę pana od razu, pana przewodniczącego komisji w zakresie działania Rady, o opinię z wczorajszej komisji. Komisja w zakresie działania Rady na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały było 12 radnych, 3 radnych było nieobecnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania ewentualnie do pani sekretarz w tym temacie? Nie ma. W związku z tym, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Mówimy o petycji, tak jak tutaj pan przewodniczący komisji w zakresie rady wspomniał, petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego, poparcia rządu tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego. I przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? I bardzo proszę, pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Ja również jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Siłkowski. Panie Andrzeju, ma pan wyłączony mikrofon. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Krystyna Kojc-Jaźwiec. Jestem za odrzuceniem. Tak, za odrzuceniem, tak. Pani radna Renata Koziołek. Nie widzę pani Renaty w dalszym ciągu. Pani radna Teresa Lemierz. Pani Tereso, nie słyszę. O, dziękuję bardzo. Teraz było słychać. Pan radny Szymon Lis. Za. Dziękuję bardzo. Pani radna Klaudia Mizeralis. Jestem za. Pan radny Paweł Kowalski. Panie Pawle, nie słychać. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Wiesława Smułka. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Wilgocki. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Tadeusz Zatylny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Zamykamy głosowanie. Stwierdzam, że za odrzuceniem tej petycji głosowało 12. Głosowali wszyscy państwo radni, czyli 12 osób. Przechodzimy do ostatniego podpunktu, rozpatrzenia wniosku. I bardzo też bym prosił panią sekretarz a propos tego glifosadu o kilka zdań wprowadzenia. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. 23 lutego wpłynęła do urzędu gminy wniosek o rozpoczęcie aktywnych działań, które mają wpłynąć na poprawę jakości żywności oraz podniesienie świadomości mieszkańców gminy Sieroszewice o skutkach ubocznych środka chemicznego glifosat. W związku z tym, że jest to wniosek, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała to na podstawie KPA, czyli Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Posiedzenie komisji odbyło się 19 marca i komisja uznała, że w wyniku analizy tego wniosku, że rzeczywiście prowadzone są badania naukowe przez różne instytuty, które wskazują na niebezpieczne właściwości tego środka. Jednakże gmina nie dysponuje żadnymi narzędziami, by samodzielnie zakazać lub ograniczać stosowanie tego środku. Ponieważ zakaz stosowania tego środku jest w kompetencjach ministra rolnictwa i rozwoju wsi. I to też
w tej sprawie te regulacje należą właśnie, to są regulacje na poziomie krajowym i minister rolnictwa i rozwoju wsi odpowiada za wprowadzenie na rynek środków ochrony roślin do obrotu. W związku z tym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że wniosek jest bezzasadny. Dziękuję. Nie słychać nic. Komisja w zakresie działania Rady na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały było 12 radnych, 3 radnych było nieobecnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania do pani sekretarz? W związku z tym, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. To jest uchwała numer 22/218/2021. Bardzo proszę, pan radny Wojciech Andrzejewski. Jestem za. Ja również jestem za. Pani radna Bernadeta Biała. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Kiłkowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Krystyna Kozłowiec. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Renata Koziołek. W dalszym ciągu nie widzę pani radnej. Pani radna Teresa Lemierz. Za. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Lis. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Klaudia Mizeralis. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Mrugalski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani radna Wiesława Kosiniewski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Wilgotki. Jestem za. Dziękuję bardzo. I pan radny Tadeusz Zatyny. Jestem za. Dziękuję bardzo państwu radnym. Kończymy głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 12 radnych. 12 i wszyscy państwo radni byli za rozpatrzeniem tego wniosku, za odrzuceniem tego wniosku. Przechodzimy, szanowni państwo, do kolejnego punktu. To jest punkt 8. Interpelacje i zapytania radnych. Kto z państwa radnych ma interpelacje bądź zapytanie? Przepraszam bardzo, panie przewodniczący. I jeśli mamy interpelację albo zapytanie, to jak mamy to? Mamy to dostarczyć do urzędu gminy, czy jak to? Można mailowo, nie trzeba, nie musi pani tego dostarczać do biura rady osobiście. Można przesłać to w formie mailowej. W takim razie ja mam jedno zapytanie. Bardzo proszę, pani radna. Bardzo proszę o ustosunkowanie się pana wójta do zapytania wielu mieszkańców ulicy Łąkowej dotyczącego zmiany choćby jednej drogi, ponieważ tutaj cztery drogi nazywają się ulica Łąkowa i w związku właśnie z tym faktem wiele osób mnie pyta, czy można byłoby to zmienić. Dziękuję. Na pewno. Dziękuję bardzo pani radnej. Ja poproszę to w formie elektronicznej, ewentualnie do Urzędu Gminy, no i tak jak to ma miejsce na odpowiedzi na zapytania, na odpowiedzi na interpelacje i zapytania, taką odpowiedź na pewno pani od pana wójta. Dobrze, do biura rady, na maila biura rady, tak? Na maila biura rady, dokładnie. Dobrze. Jeszcze ktoś z państwa radnych ma interpelację bądź zapytanie? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski i informacje. Czy w tym punkcie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Ja mam pytanie. No bardzo proszę, jak tu pan radny Andrzej Kutowski. Panie wójcie, panie przewodniczący, mam takie pytanie odnośnie drogi remontowanej w stronę Szyżewa. W związku z tym, że tam jest taki już mocno nasilony ruch, co zauważyłem, jest tam duży ruch ciężarówek, które przekraczają gabaryty, ciężary
i jest to już widoczne, że ta droga już jest zdewastowana. Nie wiem, czy tam będzie jakieś ograniczenie ładowności, czy nie, bo do tej pory tam jeżdżą samochody, które nie powinny jeździć i tą drogę niszczą. Jest ta droga jeszcze nieskończona i tutaj może by trzeba się przychylić do tego, żeby tam trochę ograniczyć ten ciężar tych samochodów, żeby tak nie jeździły, bo jeszcze nie jest zrobiona, a już będzie niedługo zniszczona. To jest jedno pytanie, a drugie pytanie jest związane z mostkami, które były remontowane i tu dużo rolników się skarży, że te mostki są za małe w stosunku do tych pojazdów, które teraz się, które rolnicy posiadają i wjeżdżają na dane pola. Czy to będzie rozwiązane, czy te mostki będą poszerzone, czy nie, bo no, są duże skargi tutaj odnośnie rolników, że mieli dużo mostki, a teraz są tak ograniczone, że praktycznie te pojazdy, które dzisiaj mają rolnicy, będzie ciężko, żeby wjechać na dane pole czy łąkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan wójt byłby się w stanie w tym momencie odnieść do pytań pana radnego? Czy ja mam to traktować jako zapytanie, czy jako głos w wolnych głosach? Znaczy to był w zasadzie głos w wolnych głosach. To nie było zapytanie. Zapytanie było no, punkt wcześniej w tym momencie. Zacznę może od tego, że projekt został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i nie ma takiej możliwości, żeby na tym etapie rozmawiać w ogóle o zmianie tego projektu. Zresztą wiązałoby się to ze znacznym zwiększeniem kosztów i ta droga kosztowałaby dużo więcej. A jeżeli chodzi o ograniczenie tonażu, to, że w tej chwili tam jeżdżą ciężkie sprzęty czy ciężkie ciężarówki, to ja bym powiedział, że nawet bardzo dobrze, bo to znaczy, że przed kolejnym etapem budowy tej drogi czy remontu tej drogi okaże się, gdzie właśnie, w którym miejscu jest coś do naprawienia. I to, co ma się ugiąć, niech się w tej chwili ugnie, a nie po położeniu warstwy asfaltu. A rzeczywiście, z tego, co pamiętam, bo nie mam projektu przed sobą, jest tam przewidziane ograniczenie do 12 ton. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za odpowiedź. Czy jeszcze ktoś z państwa w tym punkcie? Ja bym chciał. Bardzo proszę, pani radna Bernadeta Biała. Ja mam takie pytanie, bo tutaj u nas dużo mieszkańców zapytuje, bo w gminie Mikstad są postawione takie pojemniki w kształcie serca na nakrętki. I no, jak tam się przejeżdża, no widać, że bardzo dużo właśnie jest wrzuconych tych nakrętek i kiedyś jechałam przez Skalmierzyce, tam jest też takie serce w kształcie, pojemnik w kształcie serca postawiony na te nakrętki i jak to, gdzie to pytać, czy kupić, czy nie wiem, bo mieszkańcy pytają, żeby po prostu też tutaj ustawić taki pojemnik w kształcie serca u nas. Mogę, panie przewodniczący, się odnieść do tego. Szanowna pani radna, rzeczywiście mamy taki przypadek, że rodzice jednego z dzieci z terenu naszej gminy zwrócili się do mnie o ewentualne wsparcie takiej inicjatywy, aby zbierać nakrętki właśnie w takim wyeksponowanym, tak jak pani zauważyła, dość popularnym w tej chwili koszu w formie serca. Taki kosz zamówiliśmy i taki kosz stanie jako pierwszy na terenie naszej gminy w miejscowości Rososzyca na skwerku i zostanie opatrzony stosowną informacją, kto jest fundatorem tego serca. Ja dodam, że rzeczywiście takie inicjatywy są dosyć popularne. Niektóre stowarzyszenia fundują na rzecz dziecka w potrzebie takie serce, czy nawet fundusze sołeckie. No my pierwsze serce tutaj zdołaliśmy jakoś przeliczyć nasze koszty i w ramach budżetu gminy zasponsorujemy, tak aby wesprzeć dziecko na wniosek rodziców. Jak najbardziej jestem otwarty na takie inicjatywy, ale też jednocześnie informuję, że każda organizacja pozarządowa czy stowarzyszenie może też się w to zaangażować. Jaki koszt jest tego?
Pan radny Tomisław Wilgocki się dopytuje, jaki koszt, panie wójcie. Tak. To znaczy koszty są zróżnicowane, bym powiedział, bo robiliśmy takie rozeznanie i takie serce może kosztować nawet 2,5 tysiąca, ale są firmy, które zrobią to dużo, dużo niższej cenie i można wynegocjować 1200 czy 1300 zł za takie serce. U nas oczywiście będzie to bez montażu, dlatego że zrobi to nasz zakład komunalny. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu, zamknięcie obrad. Z uwagi panie, na. Panie przewodniczący, tak? Jeśli można. Bardzo proszę. Może mój refleks rzeczywiście zakrawa o refleks szachisty, już bym powiedział nawet na emeryturze, ale chciałem skorzystać z okazji, mimo że mamy sesję zdalną, ale raczej ostatnią, mam nadzieję, ostatnią przed świętami. Dlatego chciałem Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Ja życzę przede wszystkim więcej optymizmu, jeśli chodzi o sprawy gminy, dużo spokoju w podejmowaniu tych decyzji, a prywatnie oczywiście dużo zdrowia, bo to jest bardzo ważny aspekt w dzisiejszych czasach, takiej cierpliwości i wytrwania. Mam nadzieję do rychłego końca tej trudnej sytuacji. Proszę przekazać swoje życzenia swoim rodzinom. I mówię to do Państwa radnych i do wszystkich, którzy nas słuchają. Bogatego zająca, mokrego dyngusa i wszystkiego co najlepsze. Wesołych świąt. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę, pytanie. Pan radny Andrzej Filkowski się zgłasza. Panie wójcie, panie przewodniczący, w czasie trwania tutaj tej sesji dostałem telefon i pragnę tam poinformować mieszkańców mojej miejscowości, jak i miejscowości innej gminy, że będą kontrole z inspekcji weterynaryjnej i będą kontrolowane stada kur, kaczek i no, innych takich ptaków przydomowych i w związku z tym tutaj prosił mnie pan weterynarz, który się tym będzie zajmował, aby podać jak najszybciej do sołtysów, gdzie takie punkty się znajdują, żeby ograniczyć przemieszczanie się weterynarzy między posesjami. Dziękuję tak, bardzo panu. Tutaj... Czy jeszcze coś pan... Tak. Tak, to proszę bardzo, proszę. No także prosiłbym mieszkańców, którzy mają takie w swoim zagrodzie ptaki, mówię ptaki, ludzkie kaczki, gęsi, żeby zgłaszać do sołtysów, żeby to jak najszybciej weterynaria ogarnęła i ten spis, żeby się odbył jak najszybciej. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu za zabranie głosu. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Jeżeli nie, to ja też również bardzo serdecznie chciałbym się przyłączyć do tutaj pana wójta. Życzyć mieszkańcom zdrowych, spokojnych świąt. Mam nadzieję jak najrychlejszego zakończenia się tej panującej pandemii. Wszystkiego dobrego tutaj jeżeli chodzi o prezydium, także z ramienia prezydium wszystkim mieszkańcom naszej gminy składam najserdeczniejsze życzenia z okazji tych świąt. I z uwagi na wyczerpanie się porządku obrad, zgodnie z paragrafem 43 ustęp 1 Statutu Rady Gminy Cieroszewice z dnia 15 października 2018 roku zamykam 22. sesję Rady Gminy Cieroszewice. Dziękuję wszystkim Państwu radnym za przybycie. Tutaj jeżeli chodzi o Urząd Gminy również bardzo serdecznie dziękuję pracownikom Biura Rady za obecność w tym momencie. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy.